Jak odróżniać informację rzetelną od bezwartościowej, prawdziwą od fałszywej? W tym filmie będzie wiele waszego udziału, bo ułożyłem go tak, abyście mogli jak najczęściej samodzielnie sprawdzić, czy jesteście na przykład podatni na manipulacje, czy potraficie sprawnie wykrywać fałsz, czy potraficie ocenić, czy dana informacja jest prawdziwa, czy źródło z jakiej pochodzi jest rzetelne, czy potraficie oceniać obiektywizm mediów oraz to, jakie błędy poznawcze popełnia nasz umysł, sprawiając, że Możemy być o czymś absolutnie przekonani, a nadal być w błędzie. Ten odcinek jest też nieco inny niż wszystkie na tym kanale, ale dotyka on spraw niezwykle ważnych, które są ogromnym problemem dzisiejszego świata, a jednocześnie są to rzeczy niemal całkowicie nieobecne ani w całym procesie edukacji, ani w przekazie medialnym. Koncepcja tego filmu powstała w zasadzie już dość dawno, jako efekt jakichś tam moich wniosków z obserwacji rzeczywistości. Tyle, że film powstawał tak długo, że nieco się rozrósł, bo wciąż dodawałem do niego nowe rzeczy i byłem też zupełnie głuchy na głosy, żeby podzielić go na odcinki, w związku z czym powstał właśnie taki całościowy twór, kręcący się wokół tego głównego tematu oceny informacji, a przy okazji zahaczający też o opinie, o media, coś tam polityki nawet jest, ale niedużo. W każdym razie wszystko to orbituje właśnie wokół tego głównego tematu oceny informacji. Skąd wiedzieć, że dana informacja jest prawdziwa? Że jest tylko półprawdą, że jest fałszywa, że jest manipulacją. I jak to rozpoznawać? Bo da się to rozpoznawać, nawet wtedy, kiedy zupełnie nie mamy wiedzy z danego tematu. Oto my, a to jakaś nowa informacja, z którą właśnie się zetknęliśmy. Istnieją co najmniej trzy wielkie przeszkody na drodze do trafnej oceny dowolnej informacji: błędy procesu rozumowania, nieznajomość tematu, nieumiejętność oceny źródeł. W tym filmie próbuję wykazać, jak powszechne to problemy, że ulegamy im wszyscy, nawet o tym nie wiedząc, i jak bardzo utrudniają one zrozumienie rzeczywistości i wykrzywiają obraz świata. Błędy procesu rozumowania. Ok, od tego momentu będę co jakiś czas przywoływał różne gorące lub kontrowersyjne tematy. Będę Was po prostu prowokował, po to, aby wywołać pewien efekt emocjonalny i obnażyć to, jak takie emocje. Mogą nas mylić. Za chwilę przeczytam Wam trzy informacje. Dla uproszczenia wszystkie będą dotyczyć tego samego tematu, tutaj, mianowicie akurat globalnego ocieplenia. Z tym, że jedno zdanie będzie fałszywe, jedno będzie manipulacją, a jedno będzie prawdziwe. I spróbujcie, tak zupełnie na pierwszy rzut oka, ocenić, które jest które. A za chwilę wyjaśnię o co chodzi. Człowiek wytwarza więcej CO2 niż wszystkie wulkany na Ziemi razem wzięte. Globalne ocieplenie nie jest groźne, bo Ziemia miała ich już w przeszłości bardzo wiele, a przecież życie na Ziemi nadal trwa. Badania nad zmianami klimatu są niewiarygodne, skoro większość z nich jest sponsorowana przez firmy z sektora energii odnawialnej. Okazuje się, że całkiem często przepuszczamy takie tezy przez własny światopogląd. Zależnie od swojego osobistego podejścia do tego tematu, oznaczycie te trzy zdania w kompletnie różny sposób. Jest to znany psychologom od dawna błąd procesu rozumowania, nazywany efektem potwierdzenia. Według takiej dużej metaanalizy z roku 2009, blisko 70% z nas ocenia informację jako prawdziwą, jeżeli zgadza się ona z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami lub zdaniem. Innymi słowy, uznajemy po prostu za prawdę coś, co nam się bardziej podoba, i to zupełnie niezależnie od tego, czy to istotnie jest prawdą, czy nie. Jeżeli temat wyjątkowo angażuje emocje i dotyczy polityki, religii, zagadnień etycznych lub takich, do których mamy silny osobisty stosunek, efekt będzie jeszcze wyraźniejszy. Przyjrzyjmy się tym zdaniom. Część to fakty lub wyniki badań, a część to fałsz lub naciągane opinie. Wielu z nas poczuje do niektórych sympatię, a do innych silną niechęć, a nawet złość i automatycznie uznaje za błędne, a inne za prawdziwe. I wielu z nas zrobi to bez jakiejkolwiek analizy czy weryfikacji. Jeżeli czujecie do któregoś z tych zdań silną emocję, to jest całkiem prawdopodobne, że mylicie się co do jej słuszności. Weźmy takie dwa zdania. Osoby silnie zaangażowane ideologicznie w ciągu ułamka sekundy zajmą jedno z tych dwóch stanowisk. I nawet jeśli dodamy jakąś argumentację, osoby silnie zaangażowane prawdopodobnie nie zmienią zdania i wybiorą tylko jedną opcję, a kategorycznie odrzucą drugą, posługując się z kolei innym błędem procesu rozumowania, zwanym dychotomią myślenia. Dychotomia myślenia powoduje postrzeganie rzeczywistości jedynie w dwóch skrajnych barwach całkowicie ignorując fakt, że rzeczywistość jest czymś znacznie bardziej złożonym. Oto inne typowe przykłady tego błędu rozumowania. Dlaczego tak wiele osób go popełnia? Być może dlatego, że znacznie łatwiej jest wytworzyć sobie pozór czarno-białego świata, niż faktycznie analizować tysiące jego zmiennych i odcieni, co wymaga znacznie większego zaangażowania. Faworyzowanie informacji tworzy gigantyczne problemy w dyskusjach merytorycznych. Jeżeli mieliście kiedyś okazję do dyskusji z kimś bardzo silnie przekonanym o swojej racji, zwłaszcza bardzo silnie zaangażowanym ideologicznie, to wiecie też, jak trudne są takie dyskusje, jak podawanie racjonalnych argumentów, faktów i źródeł w ogóle nie wywołuje żadnego efektu, bo taka osoba yy, niewygodne fakty postrzega jako zagrożenie, i automatycznie je odrzuca po to, żeby pozostać w takiej bezpiecznej i komfortowej zgodzie z własnym światopoglądem. Dowody dowodami, ale ja zdania nie zmienię. Takie zachowanie wskazuje, że mamy do czynienia z człowiekiem, który do oceny rzeczywistości nie używa żadnej analizy, tylko okopał się w swojej wizji i odrzuca wszelkie argumenty jako atak. Im bardziej jest o czymś przekonany, im więcej energii i życia zainwestował w jakieś przekonania, tym trudniej będzie go od nich odwieść. Taka osoba wychodzi z założenia, że jeśli przyzna się do błędu, to oznacza to, że zmarnowała całe wcześniejsze życie, dlatego zrobi bardzo wiele, żeby myśl o błędzie od siebie odrzucić. Zupełnie ignoruje też fakt, że przecież przyznanie się do błędu, czy zmiana zdania w obliczu dowodów, jest aktem oświecenia, a więc zwycięstwem nad ignorancją, a nie porażką. Oczywiście należy być sceptykiem wobec każdej informacji, ale bycie sceptykiem polega na domaganiu się dowodów i zapoznawaniu się z nimi, a gdy okazują się wystarczające, należy zmienić zdanie. Tak właśnie postępuje człowiek rozumny. I to jest naprawdę wielką lekcją, jaką powinniśmy odrobić jako myślący ludzie. Przestać faworyzować informacje. Podchodzić do każdej wiadomości z jednakowym nastawieniem, z potrzebą jej sprawdzenia, z neutralnością i racjonalizmem w rodzaju ok, mam inne zdanie. Ale otworzę na to umysł, tylko muszę sprawdzić fakty, dowody i źródła. Jeśli to jest prawda, to muszę zmienić moje zdanie. Nawet jeżeli mi się to nie podoba. Wydarzenia i to, co nas otacza, pozostają prawdziwe niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie. Jeżeli nie oderwiemy się od własnych uprzedzeń, to szybko oderwiemy się od rzeczywistości. Ktoś, kto z góry odrzuca jakiś temat i nie interesują go żadne fakty czy dowody, nie jest sceptykiem. Bo sceptyka czy po prostu człowieka rozumnego, interesują fakty, I niezależnie od tego, czy te fakty zaprzeczają jego wizji świata, czy ją potwierdzają. Antyewolucjonizm, zaprzeczanie zmiany klimatu, spiskowy fanatyzm, wszystkie te rewelacje o płaskiej ziemi, wklęsłej ziemi, pustej ziemi, pustym księżycu, ezoteryka, różdżkarstwo, jasnowidzenie, wróżby, astrologia, horoskopy, parapsychologia, ruchy antyszczepionkowe, kreacjonizm, leczenie wiarą, spirytyzm, spisek księżycowy i miliony innych tego typu przypadków są właśnie tego objawem niechęci do mierzenia się z faktami. Jeżeli pociągają nas takie rzeczy, to dobrze jest zadać sobie jedno pytanie. Jeżeli wszystko, co widzimy, potwierdza naszą ideę i naszą wizję, to jaki dowód musielibyśmy zobaczyć, który mógłby zanegować naszą wizję? Co mogłoby sprawić, że zmienimy zdanie? A jeśli twierdzimy, że nie ma takiej rzeczy, że nie istnieje taki dowód, który mógłby sprawić, że obrócimy się o 180 stopni i zmienimy zdanie, przyznamy się do błędu, to wtedy nasza idea staje się bezwartościowa poznawczo, bo już nie jest żadnym poszukiwaniem wiedzy, tylko wtedy nasza postawa jest wiarą. Faworyzowanie informacji to nie tylko jej fałszywa ocena, to także tendencyjne wyszukiwanie informacji, które nam się podobają. Tworzenie takich informacji, pokazywanie swojego poparcia dla takich informacji. Ile razy chcieliście pokazać, że jakaś informacja Wam się podoba, bez jej sprawdzenia? Bez sprawdzenia rzetelności źródła, tylko dlatego, że potwierdzała Waszą wizję rzeczywistości. Zresztą, już samo określenie wizja świata jest z gruntu nieobiektywne, bo istnieje przecież, a przynajmniej ja lubię tak myśleć, że istnieje. Jakaś, jakiś obiektywny zestaw właściwości naszego świata, czy na przykład jakaś jedna prawda historyczna, mianowicie ta, która naprawdę się zdarzyła. I teraz ta nasza wizja świata będzie zawsze, zawsze, jakąś taką próbą dopasowania tego naszego szabloniku światopoglądowego do kształtu rzeczywistości. Tutaj będzie coś pasować, tutaj w ogóle będzie odstawać, tutaj nic nie będzie pasować. No tylko po co to robić, skoro można wyrzucić cały ten szablon? i próbować patrzeć na rzeczywistość na taką, jaką ona jest faktycznie. No, pewnie idealny obiektywizm jest nieosiągalny, ale zawsze zbliżanie się do niego będzie lepsze niż oddalanie. Te dwa problemy to tylko wierzchołek góry lodowej. Nasze umysły ulegają dziesiątkom błędów poznawczych, logicznych i argumentacyjnych, a uleganie im w podobny sposób oddala nas od prawidłowego obrazu rzeczywistości. Wydaje się sporo, ale to też tylko część. Niemożliwe, żebyście popełniali je wszystkie, prawda? Sprawdźmy kilka często występujących i będziecie mogli się przekonać. Fałszywa powszechność. Niemal pod każdym artykułem o średnich zarobkach w kraju znajdziecie komentarze takie jak ten. Średnia 3000 aniby kto tyle zarabia. Osoba taka popełnia dwa elementarne błędy. Po pierwsze, obracając się w określonym środowisku, wnioskuje, że podobnie wygląda całe społeczeństwo. To właśnie fałszywa powszechność. Po drugie, błędnie rozumie pojęcie średniej, określenia typu zawyżanie średniej nie są szczególnie mądre, bo średnia to średnia obejmuje wszystkie wartości, jakie wzięto w obliczenie. Średnia pensja to Niekoniecznie pensja typowa. Zjawisko fałszywej powszechności pojawia się też bardzo często po wynikach wyborów. Nikt kogo znam nie głosował na tą partię. Jakim cudem została wybrana? Typowo ludzki błąd. Posługujesz się danymi z niereprezentatywnej próbki statystycznej. Argumentum ad populum, czyli błędne argumentowanie typu, coś musi być prawdą, bo wiele osób tak twierdzi. Ludzkość od setek lat wierzy w astrologię, więc astrologia nie może być głupia. Znam mnóstwo ludzi, którzy stosują homeopatię, więc nie mów mi, że to głupoty. Ci jasnowidze i wróżbici nie mogą być oszustami. No przecież pokazują ich w telewizjach. Opinia stada nie jest żadnym dowodem. Stado może być w takim samym błędzie jak pojedynczy osobnik. Nawet jeśli miliard żubrów powtarza głupie słowa, one nie przestają być przez to głupie. Fałszywy trop to ignorowanie sensu wypowiedzi i odciąganie dyskutanta na poboczne tematy. Klimat raptownie się ociepla. Jasne! A Unia tylko czeka, by nam sprzedać odnawialne technologie. Polska nie poradzi sobie z rezygnacją z węgla. Uważasz, że to patriotyczne porzucać węgiel? W dodatku sprowadzamy go z zagranicy, mając własne zasoby. I kto na tym zarabia? Eurocfe... Wow, Zmasakrował go w punkt! Zaorane! Eksploracja kosmosu rozwija technologię i zrozumienie wszechświata. Na Ziemi toczą się ważniejsze sprawy. Dlaczego mamy wydawać miliardy na jakieś niesamowicie odległe mrzonki, skoro tyle jest do naprawienia tuż obok nas? Z Zwróćcie uwagę, że obie odpowiedzi zawierają bardzo istotne sprawy, które z pewnością wymagają osobnej uwagi. Ale kompletnie ignorują istotę postawionego problemu i są wyłącznie odciąganiem dyskutanta na poboczne tory. Ludzie, którym podoba się taka argumentacja, mogą mieć poważny problem z wyłapywaniem sensu wypowiedzi. Ludzie, którzy takie argumenty stosują, mogą mieć ten sam problem. Ale mogą też robić to celowo, bo ponoszą ich emocje, bo liczą, że dyskutant da się złapać, albo na przykład wiedzą, że oglądają ich inni ludzie. Ludzie, którzy nie dostrzegą, że była to ucieczka. Ludzie, którzy taką ucieczkę uznają za znakomitą i ciężką. Ucieczka od odpowiedzi to niezdolność do odpowiedzi przyznajesz w ten sposób, że przeciwnik jest mądrzejszy, większy i silniejszy, merytorycznie. Wróćmy jeszcze do tej wypowiedzi, bo można z niej wyciągnąć jeszcze jedną ciekawą lekcję. Przez ostatnie lata ta postawa przeszła bardzo długą drogę. Od początkowego krzyku, że nie ma żadnego ocieplenia, przez krzyk, że ocieplenie jest, ale na pewno nie my je wywołujemy, aż po aktualny krzyk, że może i dokładamy się do problemu, no ale nie ma się przecież czym przejmować, bo takich ociepleń było już sporo, a życie na Ziemi nadal trwa. Nadal gubi się gdzieś fundamentalny sens, czyli konsekwencje dla 7 miliardów ludzi zależnych od aktualnego klimatu i nieznany problem. Potencjał tych zmian w przyszłości, ale jednak z biegiem lat powszechne rozumienie tego zjawiska jest coraz większe. A wspominam o tym dlatego, że bardzo podobne postawy społeczne często występowały także w przeszłości, w przypadku takich idei, które również fundamentalnie zmieniały pewien obraz rzeczywistości. I co znamienne, niemal zawsze protest wynikał z tej samej postawy z niechęci wobec zmian. Ta niechęć i strach wobec zmian zasłaniała argumenty merytoryczne, zasłaniała dowody naukowe, czy nawet moralność. I ta niechęć bywa tak silna, że do dzisiaj żyją ludzie, którzy ją żywią. Argumentum in terrorem, czyli argument odnoszący się do strachu i stosujący terror. To niemerytoryczne argumentowanie mające na celu zastraszenie odbiorcy i przyjęcie jakiejś tezy z obawy przed potencjalnym lub fikcyjnym zagrożeniem. Nie, synku, wcale nie musisz iść na studia. Możesz sobie żyć w biedzie do końca swojego życia. Człowieku odwołujesz się do najniższego zwierzęcego instynktu. Użyj argumentów merytorycznych. Przedwczesne uogólnianie, czyli uogólnianie na podstawie zbyt wąskiej grupy danych. Znam trzech Polaków, a każdy z nich to alkoholik, więc każdy Polak to alkoholik. Ale Polaków jest więcej niż trzy. Na, na, na. Czapa na biegunie się powiększyła, więc to całe ocieplenie to ściema. He. Ale dane z całej planety pokazują, że... <noise> znalazłem nie, znalazłem nieścisłość. W 15 minucie, 16 sekundzie, pani Seifan, ten film jest, jest nie warty. Ale film trwa 90 minut. Istniejące, <noise> jest, 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 warty. Jest. Jest, jest, jest. Pewnego razu biolog, statystyk i sceptyk jechali pociągiem przez Australię. Nagle dostrzegli za oknem czarną owcę. Biolog mówi: Oho, w Australii żyją czarne owce. Statystyk na to: Nie kolego, w Australii żyje przynajmniej jedna czarna owca. Sceptyk przewraca oczami i mówi: Nie koledzy, w Australii żyje przynajmniej jedna owca której co najmniej jeden bok jest czarny. Niereprezentatywna wróg statystyczna. Tworząc tezy globalne, przywołuj argumenty globalne. Argumentum ad ignorantiam to błąd logiczny polegający na potwierdzeniu tezy tylko dlatego, że nie dowiedziono jej fałszu. W galaktyce Andromedy lata magiczny jednorożec, bo nie udowodnisz, że nie. A więc twierdzisz, że ufo nie istnieje. A jaki masz na to dowód? Brak dowodu fałszywości, uwaga, nie jest dowodem prawdziwości. Kto wysuwa tezę? Ten powinien dążyć do jej udowodnienia. Jeśli tego nie robi, a teza jest niesprawdzalna, nie będzie traktowany jak poważny żubr. Równia pochyła to niemerytoryczne argumentowanie, będące wróżeniem skrajnie negatywnego łańcucha konsekwencji. Dzisiaj zawiesimy krzyże w szkołach, jasne, a jutro uczniowie będą się uczyć kreacjonizmu. Obliczone na zwierzęcy strach, tanie wróżbiarstwo, ujawniające nieumiejętność, lub niechęć do argumentowania merytorycznego. Argumentum ad hominem, czyli argumenty personalne. To już w zasadzie samo dno argumentacji, ale to dno jest podwójne i z drugiego dna nie wszyscy zdajemy sobie sprawę. W normalnych rozmowach dwóch osób bez świadków takie argumenty wynikają z desperacji, złości, chęci obrażenia kogoś czy wyprowadzenia go z równowagi. Ale zupełnie inaczej sprawa wygląda, gdy padają podczas rozmów publicznych, gdy obserwuje je jakaś widownia. Na przykład w telewizji lub w komentarzach w internecie. Jeśli publiczność nie wyłapie takiego zabiegu, może dojść do bardzo łatwego zatrucia przeciwnika, do ustawienia go w takim świetle, w którym już nikt nie będzie słuchał jego argumentów bo wszyscy skupią się na truciźnie. Aby zatruć tak przeciwnika, wystarczy nawet jedno sformułowanie. I mimo że to najniższa z możliwych form argumentacji, to pojawia się nawet na najwyższych szczeblach polityki. Ale politycy nie robią tego dlatego, że lubią się nawzajem obrażać, o no, przynajmniej nie większość. Oni doskonale wiedzą, że tak niskie argumenty trafią do ludzi, że ludzie wyłapią takie określenia, zapamiętają je i będą je powtarzać, uważając, że to ich własne wnioski do których doszli samodzielnie. Jest to też jeden z koniecznych elementów propagandy o której powiemy sobie później. Takimi zagraniami posługuje się wielu polityków z różnych opcji, prawicowych czy lewicowych. Pewnie najmniej będzie ich w opcjach takich bardzo umiarkowanych, ale to też nie chodzi o to, żeby wskazywać tu palcami, tylko o to, aby być wyczulonym na tego typu sztuczki i rozpoznawać je z jakiejkolwiek strony by nie przyszły. Bardzo utrudnia to efekt potwierdzenia, o którym mówiliśmy na początku, bo po prostu zasłania nam złe uczynki ludzi, których lubimy, a uwypukla złe uczynki u ludzi, których nie lubimy. I bardzo trudno się tego pozbyć, więc trzeba to mieć zawsze gdzieś w świadomości, że jeśli oceniać ludzi, to wszystkich taką samą miarą. Dobro nazywać dobrem, a zło złem, nieważne kto się go dopuszcza i co ma na swoje usprawiedliwienie. Dobro to dobro, a zło to zło. Żadne cechy umaszczenia czy charakteru nie są istotne dla wartości argumentu. Siła argumentu wynika wyłącznie z jego poprawności, logiki i oparcia w dowodach. Tylko że jest jedno ale. Nawet żelazny i oparty na niezbitych dowodach argument może zostać zakrzyczany przez wystarczająco sprytne argumenty niemerytoryczne, wtedy, kiedy odbiorcami są ludzie, którzy tego nie dostrzegą. I niestety, między innymi właśnie dlatego ludzie wyrachowani bardzo łatwo mogą nam wmówić tezy o bardzo wątpliwej słuszności. Jeszcze na deser w temacie błędów poznawczych, błąd jedyny i niepowtarzalny... Korelacja to nieprzyczynowość. To jeden z najczęstszych błędów w interpretacji statystyk i bardzo lubiana broń wszelakich manipulatorów. Klasycznym przykładem jest tu dość głupkowata sytuacja, w której zachodzi korelacja ruchu wiatraków z powiewami wiatru. Ktoś mógłby wywnioskować, że wiatr wieje właśnie dlatego, że wywołują go wiatraki. Doskonale wiemy, że jest odwrotnie, ale przyjrzyjmy się mniej oczywistym przykładom i zobaczycie, że takie odwracanie przyczynowości może wydawać się poprawne w obydwu kierunkach. Że wykonano jakieś badanie statystyczne na grupie uczniów jakiegoś liceum albo gimnazjum, bo niżej już chyba nie. I okazało się, że wśród uczniów tej szkoły są uczniowie, którzy mają niskie oceny i uczniowie, którzy palą marihuanę. I że to są ci sami uczniowie. To znaczy, ci, którzy mają niskie oceny, są jednocześnie tymi, którzy palą marihuanę. I teraz dyrektor takiej szkoły, jeżeli załóżmy, nie rozumie statystyki, to może dojść do wniosku, że istnieje tutaj oczywisty związek. To znaczy, palenie marihuany wywołuje niskie oceny. Jakiś lokalny polityk, który owszem rozumie statystykę, ale wie, że inni nie rozumieją, może posłużyć się takimi danymi i ogłosić walkę ze zjawiskiem, na dowód wymachując taką statystyką. Ale korelacja to nie to samo co przyczyna. Istnieje kilka możliwych przyczyn korelacji. Weźmy cztery podstawowe. Pierwsza. A i B nie mają związku, więc jest akurat przypadkiem, że palą tylko słabsi uczniowie. Tak się akurat w tej szkole zdarzyło. Druga opcja. A i B nie są powiązane, ale wynikają ze wspólnego czynnika C. Na przykład, część uczniów ma problemy rodzinne w domu i to z powodu tych problemów pali. Oraz opuszcza się w nauce. A jest przyczyną B. Tutaj faktycznie palenie wywołuje pogorszenie wyników. I czwarta możliwość B jest przyczyną A, czyli samo pogorszenie ocen jest tutaj przyczyną. I to ono wywołuje chęć palenia. Załóżmy, że do teleturnieju wiedzy ogólnej przychodzi mniej kobiet niż mężczyzn. Czy dlatego, że kobiety mają mniejszą wiedzę czy niższą umysłowość? Liczba kobiet w jakimś teleturnieju nie jest reprezentatywną próbką statystyczną, a środowisko teleturnieju jest skrajnie różne od naturalnego, to przedwczesne uogólnianie. Ponadto korelacja to nieprzyczynowość. Fakt przychodzenia do programu mniejszej ilości kobiet może zachodzić, bo kobiety mają na przykład niższą chęć do ryzyka, czy wyniką z procesów ewolucyjnych mniejszą potrzebę podejmowania rywalizacji. Albo mniej chętnie występują publicznie, może też czują słabszą potrzebę udowadniania sobie czegoś, udowadniania czegoś innym. Lub jest to zupełnie prozaiczny wynik bardziej patriarchalnego modelu rodziny, gdzie prędzej to typowa żona wesprze męża w decyzji startu. Niż typowy mąż wesprze w takiej decyzji żonę. A może wszystkie te elementy występują naraz. Nie znamy przyczyny tej korelacji. Ale jeśli chcemy zajmować tak jednoznaczne stanowisko w tak delikatnej sprawie, warto zawsze zapoznać się z dostępnymi badaniami, które raczej dalekie są od tego typu tez. Weźmy temat autorytetów, bo media mają taki wielce osobliwy zwyczaj publikowania wypowiedzi jakichś znanych osób, co ma rzekomo dodać wiarygodności jakiejś tezie lub tematowi. Tymczasem. Na przykład mistrz olimpijski w jakiejś dziedzinie, najprawdopodobniej będzie zupełnie niekompetentny w każdej innej dziedzinie. Bo żeby zostać mistrzem olimpijskim, to musiał poświęcić na to tyle czasu, że nie miał już absolutnie czasu na cokolwiek innego. Na realizowanie się w innych dziedzinach. Telewizje lubią zwłaszcza zapraszać aktorów, by wypowiedzieli się w jakiejś kwestii, w dowolnej kwestii. Każdego dnia. Aktorzy to z pewnością przemili ludzie, tylko. Gdzie jest reszta rodzaju ludzkiego? Bo pojawia się jakieś nieśmiałe podejrzenie, że aktorzy mogą wiedzieć tyle samo o życiu, co piloci śmigłowców? Gdzie są piloci śmigłowców? Piekarz z naszej ulubionej piekarni może okazać się najmądrzejszym człowiekiem, jakiego w życiu spotkamy, albo rybak, albo listonosz. Rzecz w tym, że żadna funkcja czy pozycja nie określa definitywnie czyjegoś poziomu intelektualnego. Ani tym bardziej moralnego. Chociaż dobrze jest kierować się tu też jakąś statystyką i rozważyć, czy na przykład wśród stu posłów będzie tyle samo głupców, co wśród stu piłkarskich chuliganów, bo może się na przykład okazać, że wcale nie. No ale co ze zdaniem ekspertów? Odwołanie do autorytetu to argument merytorycznie słaby, ale w wypadku ekspertów szansa na słuszność ich opinii jest jednak wyższa. Mimo to nadal warto być czujnym i sprawdzić, kim jest ekspert, czy faktycznie jest ekspertem, czy jego słowa są przytoczone wiernie, czy wśród innych ekspertów panuje podobne zdanie, czy może akurat ten jest radykałem, czy ekspert może być pod wpływem emocji, nacisków własnej ideologii, czy występuje konflikt interesów. W roku 1998 dr Andrew Wakefield opublikował pracę, w której pokazał korelację pomiędzy szczepieniami dziecięcymi a autyzmem. Sześć lat później współpracownicy Wakefielda ujawnili, że otrzymał on 800 tysięcy dolarów od pewnej kancelarii prawniczej. Kancelaria ta reprezentowała rodziców ofiar autyzmu. Rodzice ci chcieli dowiedzieć się, czy istnieją podstawy, aby oskarżyć producentów szczepionek. Więc Wakefield wziął pieniądze i sfabrykował odpowiednie materiały. Po burzy, która potem wybuchła, wykonano wiele szeroko zakrojonych badań w tym kierunku. Żadne z nich nie potwierdziło rewelacji Wakefielda. Ale skutki uboczne tej afery były natychmiastowe. Przerażeni rodzice masowo rezygnowali ze szczepień. W całym XX wieku trudno byłoby wskazać inny taki przypadek, gdzie błąd jednego lekarza wywołał tak dalekie konsekwencje. Andrew Wakefield został wykreślony z rejestru lekarzy i stracił prawo do wykonywania zawodu. Konsensus naukowy w tej sprawie stwierdza jasno, że korek. Relacja szczepień z autyzmem występuje dlatego, że oba zjawiska pojawiają się w tym samym wieku. Ale praca Wakefielda zdążyła już pójść w świat i zapoczątkowała trwający po dziś dzień ruch antyszczepionkowy. Ruch ten propagujący rezygnację ze szczepień bezpośrednio przyczynia się do powrotu dawno opanowanych chorób, do spadku odporności populacyjnej i do zgonów dzieci. Rodzice, posługując się fałszywymi informacjami, czerpiący wiadomości z całkowicie niewiarygodnych źródeł, narażają własne dzieci, wierząc, że właśnie w ten sposób je chronią. Widać tu analogię z ruchami spiskowymi, gdzie w obu wypadkach występuje to samo zjawisko silnej niechęci do dowodów naukowych, a jednocześnie bezkrytycyzm wobec dowolnej jakości informacji potwierdzającej tezę o szkodliwości. Zdumiewać może zwłaszcza to, że wielu rodziców, grając o stawkę tak wysoką, jak życie ich dziecko, Zadowala się wiadomościami z amatorskich stron internetowych lub serwisów skrajnie ideologicznych, zamiast, na przykład, jeśli faktycznie mają takie wątpliwości, porozmawiać z pięcioma różnymi profesorami pediatrii, czy poszukać odpowiedzi w prasie naukowej. Ukazuje to niestety, jak niezwykle poważny jest ten problem faworyzowania informacji i nieumiejętności oceny źródeł, o którym powiemy sobie później. Korelacja zazwyczaj wskazuje na jakiś związek, ale jak widać, często zachodzi sytuacja, Poszukania dodatkowego wyjaśnienia po to, aby uściślić wyniki i poznać prawdziwą przyczynę. Bo przyczyna może być taka, jaką się wydaje na pierwszy rzut oka, ale wcale nie musi. Skoro przy statystyce jesteśmy, zerknijcie na te cztery wykresy. Robią kompletnie różne wrażenie, prawda? Jeśli dodamy tu odpowiednio wyraziste tytuły, efekt będzie jeszcze silniejszy. Tymczasem wszystkie wykresy dotyczą. Tych samych danych. Użyłem jedynie różnej skali na osi y. I teraz wyobraźmy sobie, że przeglądamy informacje tylko po nagłówkach i rzucamy tylko okiem na taki pojedynczy wykres. W konsekwencji, automatycznie czy nawet podświadomie przyjmujemy punkt widzenia, który chce nam przemycić autor. Statystyki i prawdopodobieństwa w ogóle sprawiają nam wiele trudności. Bardziej obawiamy się ataku terrorystycznego niż śmierci w wypadku samochodowym. Wiele kobiet w ciąży nie zapina pasów, bo boi się, że pasy zgniotą im brzuch. Zaraz po wielkiej powodzi chcemy się ubezpieczać od zalania, ale już 10 lat po niej oceniamy ryzyko jako niewielkie. Kiedy sportowiec nagle osiąga wybitne rezultaty, kibice oczekują ich stale. A kiedy ich nie dostają, mówią, że zawiódł. Kiedy słyszymy, że bardzo inteligentne kobiety zwykle wychodzą za mąż za mniej inteligentnych mężczyzn, to zamiast zwykłej statystyki szukamy w tym świadomego wyboru i chęci władzy nad mężem. No okej, skoro już pogadaliśmy sporo o całej tej liście, to małe ćwiczenie. Oto inny gorący przykład i dość popularna kwestia w debacie publicznej, często też obarczona wieloma błędami, które omówiliśmy. Załóżmy, że w studiu telewizji dwóch gości zajmuje takie stanowiska i ich broni. Zezwolić na pełny dostęp do broni dla obywateli. Nie zezwalać na posiadanie broni przez obywateli. Od razu widać, że jest to dychotomia, czyli sprowadzenie zagadnienia do dwóch skrajnych wartości. Zatem już pierwszy błąd, zanim jeszcze zaczęła się rozmowa. Załóżmy teraz, że goście argumentują w taki sposób. Polacy z dostępem do broni zaczną zabijać siebie samych szybciej niż robili to Niemcy. Ty, agresywny nacjonalista, Polacy z dostępem do broni to jedyna gwarancja obrony cywilnej podczas wojny. Ty, naiwny pacyfista. Jako Naród, jesteśmy zbyt kłótliwi i porywczy, by sami sobie na to Nikt pozwolić. Nie zaatakuje kraju, w którym każdy ma broń i wie, jak jej używać. Każdy wariat będzie Przykład miał obrony tego kraju. pokazuje to chyba bardzo Inaczej wyraźnie. Śpiewasz jak ci w biały dzień ojca z stwierdził, że jeśli chcesz pokoju, to szykuj się na wojnę. Rośnie liczba zabójstw i rozbojów. Przykład Mężczyzna, tego, kraju, który nie umie bronić, to, to jest wojsko. A czym ma walczyć? Przekleństwami? A jak każdy dostanie broń, to wojna może wybuchnie. Do wojna, to pierwszy uciekniesz tchórzu, a zostaniemy tylko my. Czy te argumenty są merytoryczne? A może tylko niektóre? Jak pozbyć się dychotomii? Gdzie leży prawda? Bo obaj ci ludzie dadzą sobie za nią rękę odciąć. No dobra, ale co zrobić, kiedy ktoś stale i uparcie posługuje się takimi niemerytorycznymi argumentami? Warto wtedy cierpliwie i każdorazowo rozbijać taką argumentację, obnażać ją, nazywać po imieniu. I samemu świecić przykładem. Część ludzi w odpowiedzi na coś takiego po prostu przerwie z nami rozmowę, albo wykona jakiś pozorny gest, typu: Ja zdanie nie zmieniam, ale nie ma co się kłócić. Ale część ludzi dostrzeże wartość naszych argumentów i zauważy błędy w swojej argumentacji. Zajrzy do źródeł i wtedy być może zmieni zdanie. Nie każdy, kto się myli, jest od razu naszym przeciwnikiem. A no i powinniśmy też pamiętać, że po tej błędnej stronie. Możemy równie dobrze stać my. I często tak właśnie będzie. Inna z kolei część ludzi nie zareaguje na żadne argumenty merytoryczne. I to niestety wyznacza koniec rozmowy, bo nie ma ona dalszego sensu. No dobrze, teraz dla rozluźnienia mam dla Was dwie zagadki. Najpierw coś bardzo prostego. Kij do bejsbola i piłka kosztują w sumie 1 dolara i 10 centów. Kij jest o 1 dolara droższy niż piłka. Ile kosztuje piłka? Możecie na chwilę zatrzymać film, bo zaraz podam odpowiedź. Prawdopodobne jest, że większość z Was odpowie, że piłka kosztuje 10 centów. Rozwiązanie jest przecież oczywiste i samo rzuca się w oczy. I część z Was będzie tak pewna tej odpowiedzi, że nie uwierzy, kiedy powiem, że piłka kosztuje 5 centów, a nie 10. Oto cztery karty: D, F, 3 oraz 7. Każda karta ma po jednej stronie literę, a po drugiej stronie cyfrę. Moja hipoteza brzmi: każda litera D ma na odwrocie trójkę. Pytanie brzmi: które karty wystarczy obrócić, aby sprawdzić, czy hipoteza jest słuszna? Możecie znów zrobić pauzę. OK, sprawdźmy odpowiedź. Większość ludzi wybierze te dwie karty D oraz trójkę i będzie to błąd. Prawidłowa odpowiedź brzmi: należy odwrócić D oraz 7. Ostatnia uwaga w temacie błędów poznawczych. Znajomość tych wszystkich błędów nie oznacza odporności na ich popełnianie. Dlatego trzeba się po prostu stale pilnować i mieć zawsze gdzieś tamtą myśl w głowie, że ja również mogę się mylić. Że tym zakutym łubem, do którego nie da się przemówić i nie da się mu nic udowodnić, mogę być właśnie ja. Pierwotny scenariusz tego filmu, taki bazowy scenariusz, został sprawdzony przez pięć różnych osób, i to osoby o różnych poglądach nawet, które wykryły w nim około 15 słabych punktów i jeden poważniejszy błąd. I jest nawet w tym bazowym scenariuszu kilka takich zdań, które są efektem wielokrotnej wymiany maili pomiędzy mną a recenzentem, po to, aby mieć pewność, że do danego sformułowania nie można się już przyczepić. Ale mimo tych poprawek, absolutnie nie zaryzykuję stwierdzenia, że w tej chwili film jest już nieskazitelny, bo na pewno nie jest. A wspominam o tym dlatego, żeby jeszcze raz podkreślić, że zmiana zdania na słuszne zdanie nigdy nie jest porażką. Podsumujmy tę część filmu. Kiedy jesteśmy w błędzie, zazwyczaj o tym nie wiemy. Możemy mieć absolutne przekonanie co do słuszności swojego zdania i nadal być w błędzie. Należy więc zawsze dopuszczać myśl, że możemy być w błędzie. Argument jest silny tylko wtedy, kiedy jest merytoryczny. Okej, okay, to były słabości naszego własnego umysłu. Przeszkoda numer dwa w ocenie dowolnej informacji to nieznajomość tematu. Jeżeli nie znamy tematu, którego jakaś informacja dotyczy, a na pewno jakiegoś tematu nie znamy, bo po prostu nikt nie zna się na wszystkim, to może nam być bardzo trudno określić, czy taka informacja jest prawdziwa. Na przykład powiem wam coś takiego. Dwa miliony lat temu, wskutek wypiętrzenia lądu, zamknęła się cieśnina gibraltarska, w efekcie czego pozbawione połączenia z oceanem Morze Śródziemne wyschło w ciągu kilkunastu lat. Jest to informacja bardzo ciekawa i nie wydaje się niemożliwa. Czujemy, że coś takiego chyba mogło się zdarzyć, ale skąd mamy wiedzieć na pewno, czy jest prawdą, czy fałszem, czy jest ścisła? Jeżeli nic nie wiemy o geologii Morza Śródziemnego, to w żaden sposób nie przejrzymy tego, że ta informacja jest tylko półprawdą, a może jest całą prawdą, albo zupełnym fałszem, a ja tylko wami manipuluję. Jak widać, nawet jeżeli nie mamy tendencji do faworyzowania informacji, a prawie wszyscy mamy, to wydaje się, że jesteśmy tutaj niemal bezradni. Jak sobie z tym radzić? No, wbrew pozorom bardzo prosto. Musimy tylko cały czas mieć w głowie takie dwie myśli. Ostrożnie, nic nie wiem na ten temat, więc nie mogę być pewny, czy to prawda. Skoro nie mogę być pewnym, to powinienem taką informację sprawdzić. Ale żeby to sprawdzić, muszę potrafić oceniać źródła. Oczywiście, gdybyśmy mieli sprawdzać każdą nową informację, którą poznamy, to mogłoby nam nie starczyć życia na ich weryfikację. Na szczęście nie każdą informację musimy sprawdzać. Jeśli źródło informacji jest godne zaufania, to mamy wysokie prawdopodobieństwo, że informacja jest prawdziwa. Dobrze jest też zdawać sobie sprawę z tego, że część informacji może być dla nas zwyczajnie zbyt trudna. Bo jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, nie wszyscy jesteśmy równi. Dla części z nas pewne informacje będą po prostu zbyt trudne do przyjęcia. Dla jednych może to być na przykład jakieś zagadnienie matematyczne, dla innych złożoność relacji międzynarodowych. I w takiej sytuacji naszą jedyną obroną staje się umiejętność oceny źródeł, po to, aby wiedzieć, czyjemu osądowi można zaufać. Podsumowanie tej przeszkody może brzmieć tak. Jeżeli nie znamy danego tematu, to znacznie łatwiej wprowadzić nas w błąd. Musimy więc być bardziej ostrożni niż zwykle. No i dochodzimy tu do ostatniej przeszkody na naszej liście, niestety równie potężnej jak pozostałe. I widzę to niemalże każdego dnia, jak wielki stanowi to problem. Przeszkoda numer 3 w ocenie dowolnej informacji to. Nieumiejętność oceny źródeł. Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach odnalezienie informacji jest prostsze niż kiedykolwiek. Wbijamy coś w wyszukiwarkę i dostajemy wyniki. Problem polega na tym, że wyszukiwarka nie zawsze rozróżnia jakość informacji i zalewa nas mieszaniną faktów, opinii i fałszu, wymieszanych w taki sposób, że musimy potrafić je rozróżniać. Weźmy sobie taki przykład smuga kondensacyjna. Na dziesięciu pierwszych stronach wyszukiwania bardzo wiele wyników dla tej frazy to informacje pozbawione jakiejkolwiek wartości. Są tutaj spiski, pseudonaukowy bełkot i artykuły z serwisów skrajnie ideologicznych, a pośród tego wszystkiego ledwie kilka źródeł dobrych, w rzetelny i naukowy sposób opisujących zjawisko. I teraz super ważna rzecz. Osoba, która styka się z tematem po raz pierwszy i nie ma doświadczenia w rozpoznawaniu źródeł, nie wie, które z nich są wartościowe, a które nie. Zaraz coś na to poradzimy, ale na razie dwie bardzo proste sztuczki z wyszukiwarką, które natychmiast zwiększają ilość wartościowych wyników. Pierwsza to filtr Site, która ogranicza wyniki do konkretnej strony lub domeny, na przykład domena Edu. Może dawać większą szansę na trafienie rzetelnych informacji naukowych, bo w takiej domenie działają na przykład uniwersytety. Druga i często dużo skuteczniejsza rzecz to wyszukiwanie w języku angielskim. Od razu widać zupełnie inną klasę wyników, bo algorytm wyszukiwania, który stara się ocenić jakość, ma w języku angielskim znacznie większy wybór dobrych źródeł, a może też po prostu lepiej działa. Jeśli jeszcze dodamy do tego filtr site, zostaniemy zasypani jakościową informacją. Wiele fragmentów tego filmu omawia rzeczy, które mogą być dla wielu z nas zupełnie oczywiste. Jedną z takich rzeczy może być wsteczne wyszukiwanie grafikami. Że ogromna popularność niedorzecznych, fałszywych i zmanipulowanych infografik czy autentycznych zdjęć z fałszywymi opisami, idących w milionowe zasięgi w mediach społecznościowych, wskazuje, że może jednak tak oczywiste to nie jest. Mimo, że ich weryfikacja, np. właśnie poprzez wyszukiwanie grafiką, to często kwestia dosłownie sekund, by przekonać się, czy taka informacja jest prawdziwa, czy też nie. Jeżeli chodzi o internet i wiedzę, a nie np. publicystykę czy newsy. To mam taki swój osobisty ranking jakości źródeł informacji dostępnych w internecie. Jest to ranking subiektywny i nie jest też ścisły, ale jest taką moją mapą orientacyjną, która dość dobrze się sprawdza. Jedziemy od źródeł najgorszych do najlepszych. Ranking jakości źródeł na samym dole mamy komentarze, przy czym należy od razu dodać, że komentarze komentarzom nierówne i o ile komentarze na dużym portalu ogólnopolskim będą z reguły najgorszym, co może spotkać nasze oczy w internecie, o tyle komentarze z jakiegoś wąskiego serwisu branżowego mogą być już całkiem innej klasy, ale mimo wszystko komentarze jako źródło wiedzy albo opinii, którą chcemy sobie wyrobić, za wyjątkiem nielicznych przypadków raczej nie. Nieco wyżej mamy serwisy spiskowe, skrajnie ideologiczne i sensacyjne. Te źródła to w zasadzie samo dno sieci WWW. Ciemne, muliste i cuchnące rozkładem mózgu dno. Jedyną przewagą nad najniższym szczebelkiem jest tylko brak wulgaryzmów. Niewiedza, ignorancja, manipulacja, stronniczość, gra na emocjach i fałszywe informacje zmieszane z prawdziwymi wszystko to znajdziemy w tych właśnie źródłach. Dziś powyżej umieściłbym całkiem popularne w Polsce agregaty szybkich informacji czy infografik, tworzone przez przypadkowych użytkowników. Zawierają one mieszankę faktów, półprawd i zupełnych bzdur, wymieszanych tak, że nie można ich rozróżnić. Ten kwiatek na przykład znajdował się na głównej stronie popularnego agregatora. Tak wyglądałaby Ziemia, gdyby w tej chwili zniknęły z niej oceany. Każdy, kto pamięta, nawet mniej więcej rząd wielkości, głębokości oceanów i średnicy Ziemi. Natychmiast stwierdzi, że to wyjątkowej klasy bzdura. Gdyby ktoś nie pamiętał tych danych, musiałby poszukać w źródłach. Ale przecież nie tak przegląda się te strony. Przewijamy je z góry na dół, rzucamy okiem, myślimy, o to ciekawe, i jedziemy dalej, robiąc z umysłu śmietnik. Znamienne jest też to, że te rzeczy podlegają zwykle głosowaniu większości. Dość gorzką obserwacją jest fakt, że większość może się niekiedy tak bardzo mylić. Jeżeli treści serwisu tworzą wyłącznie jego użytkownicy. To poziom tych treści zależy tylko od poziomu umysłowego ludzi, którzy tam trafiają. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Wyżej mamy większe serwisy i portale. Serwisy te działają mniej więcej tak, że jeśli spada meteoryt, to dziennikarz, który pisze właśnie artykuł o pogodzie, dostaje zadanie napisania opracowania o meteorytach i układzie słonecznym. Artykuły muszą jak najszybciej pokryć zapotrzebowanie na daną informację. Przy głośnych wydarzeniach wiele z nich wytwarza nowe artykuły bez żadnych świeżych informacji, byle tylko opublikować kolejny materiał i zaspokoić popyt. Wiele polskich serwisów tematycznych czy mediów w ogóle działa też jak mirory. Monitorują one swoje międzynarodowe odpowiedniki i przepakowują ich treści na rynek polski, nie trudząc się tworzeniem ich samodzielnie. Gdzieś na podobnej wysokości umieściłbym fora internetowe. Fora to w ogóle temat na fascynującą pracę socjologiczną, bo występuje w nich cały szereg ciekawych zjawisk. Obok zjawisk bardzo pozytywnych, jak zderzanie poglądów, panuje tu też na przykład powszechne i dosyć osobliwe przekonanie, że im mniej postów napisała jakaś osoba, tym mniej godna jest zaufania. Anonimowość dyskutantów wywołuje z kolei wrażenie, że każda opinia jest tyle samo warta. Obserwatorowi natomiast może być trudno rozróżnić, który dyskutant ma rację. Oczywiście fora są też różnej klasy, bo przyciągają po prostu różne grupy ludzi. Wyżej mamy źródła popularno-naukowe. Tłumaczą one źródła naukowe na język popularny. Ich jakość bardzo mocno zależy od źródeł i samych autorów. Serwis tworzony przez amatora, opierający się na wiedzy z innych źródeł popularnych, będzie zawsze niższej jakości niż serwis tworzony przez zawodowców. Opierającego się wyłącznie na źródłach naukowych. Jeszcze więcej wart będzie taki serwis tworzony przez instytucje edukacyjne czy rządowe, np. popularny serwis NASA lub uniwersytecki serwis Hyperphysics. To również źródła popularne naukowe, ale z jeszcze bardziej wiarygodnymi treściami, bo podlegającymi ścisłej weryfikacji. Na tej samej półce co dobrej jakości źródła popularne, albo o niżej, umieściłbym angielską Wikipedię. Warte uwagi są szczególnie artykuły z gwiazdką oznaczającą najwyższy standard w tej encyklopedii. W roku 2005 porównano angielską Wikipedię do Encyklopedia Britannica, uważaną za najlepszą na świecie, i za pomocą ślepych prób wykazano, że obie encyklopedie zawierają taką samą ilość poważnych błędów, a drobnych błędów Wikipedia zawiera jedynie 30% więcej. Oczywiście dotyczy to Wikipedii angielskiej. Polska Wikipedia jest znacznie słabsza bardzo często nieencyklopedyczna, stronnicza i w większości przypadków Uboższa w informacje, a wyjątkami mogą to być tylko na przykład artykuły stricte polskie, jak te dotyczące polskich miast, lub polskie artykuły na medal. Dość wyraźnie ilustruje to na przykład artykuł o Wielkim Wybuchu. Polski artykuł jest bardzo słaby, jest krótki i nieco tendencyjny. Ta sekcja na przykład to całkowicie zbędne przekrzykiwanie się dwóch autorów. Angielski artykuł jest obszerny, neutralny i encyklopedyczny. Jest artykułem na medal i ma podwyższony poziom bezpieczeństwa, który minimalizuje wandalizmy. Można go nawet wysłuchać w wersji audio. Jakość różnych Wikipedii można mierzyć liczbą edycji i źródeł. Polski artykuł w 2015 roku był edytowany zaledwie 8 razy, z czego połowa to wandalizmy, a reszta to nieistotna kosmetyka. Angielski edytowano w tym czasie 229 razy. Polski artykuł ma 8 źródeł. Angielski 132, a to co się dzieje w dziale dyskusja jest już co najmniej kuriozalne. Autorzy dyskutują tam na temat tego, co oni sami sądzą o powstaniu wszechświata w kontekście tego, czy artykuł jest poprawny, czy może nie. Nieco wyżej mamy publiczne, ale niespopularyzowane zasoby instytucji rządowych, na przykład głębsze zasoby NASA. Z reguły fajne, wiarygodne źródła i w większości przypadków bardziej treściwe niż popularne, bo zawierają już opracowania źródłowe. Tutaj na przykład mieści się dobre opracowanie o smugach kondensacyjnych z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, które trudno wyłapać z samej wyszukiwarki. Takie opracowania często mają cechy prac naukowych, są tworzone przez nieprzypadkowych ludzi i przechodzą weryfikację. A nad nimi mamy publiczne zasoby uniwersytetów i instytucji naukowych. To są najbardziej wiarygodne źródła, jakie w krótkim czasie możemy bezpłatnie i bez ograniczeń zdobyć w internecie. Są to upublicznione opracowania naukowe, wyniki badań, artykuły naukowe, zasoby bibliotek, ośrodków naukowych i instytutów. To one same są źródłami, a ich źródłami są już tylko badania samych naukowców. Obok mamy też tak zwany głęboki internet, który obok innych rzeczy, zawiera w sobie półkę najwyższej jakości informacji w internecie, przy czym są to źródła zamknięte. To na przykład zasoby specjalistycznych, Czasopism naukowych, bibliotek, uniwersytetów i instytucji naukowych, ale dostęp wymaga tutaj odpowiedniej autoryzacji przez wykupienie abonamentu lub przynależność do środowisk naukowych czy akademickich. Z tego powodu w wielu wypadkach zasoby te w ogóle nie są indeksowane przez wyszukiwarki, a często tylko i wyłącznie tutaj można znaleźć bardzo wąskie informacje z danej dziedziny, czy najnowsze odkrycia opisane w bardzo szczegółowy sposób. I jeszcze jedna istotna uwaga: ogromna większość z dobrych i najlepszych źródeł informacji w internecie, nie jest dostępna w języku polskim. Zresztą nie tylko w internecie. To samo dotyczy światowych zasobów książek, prasy czy innych mediów. Nieumiejętność choćby czytania w języku angielskim automatycznie odcina nas od niemal wszystkich wartościowych źródeł. Dobra, no ranking rankingiem, ale czasami trudno jest po prostu ocenić, do jakiej kategorii należy dane źródło. No bo w logotypach słabych serwisów internetowych nie znajdziemy informacji, uwaga, słaby serwis internetowy. Czy w logotypach skrajnie ideologicznych gazet, nie znajdziemy informacji, uwaga, jesteśmy ideologiczni, a więc nieobiektywni. Musimy to ocenić sami. Często jest wręcz dokładnie odwrotnie i źródło klasy najgorszej będzie do nas krzyczało, że jest jedyne, najprawdziwsze i niezależne, albo przeznaczone tylko dla wybranych i oświeconych. I bardzo wiele osób ulega takiemu marketingowi. Na szczęście jest kilka takich uniwersalnych cech wspólnych, które posiadają źródła słabe i bezwartościowe. I można dość łatwo nauczyć się je rozpoznawać. Pierwsze, co powinniśmy sprawdzić, to sprawdzić, gdzie jesteśmy. Przechodzimy więc na stronę główną, i od razu widzimy, że np. ta strona publikuje materiały z gatunku pseudonauka, tajemnica i spisek, więc powinniśmy być tutaj bardzo ostrożni. Ta strona to chyba jakaś instytucja, można zguglować nazwę. I widzimy, że jest to Uniwersytet Kalifornijski, więc tu możemy być znacznie spokojniejsi. Artykuł o ewolucji. Strona główna ujawnia ortodoksyjną religijność. Najprawdopodobniej może to nie być dobry artykuł ze względu na silne uprzedzenia ideologiczne. Artykuł o GMO. Strona główna ujawnia, że jesteśmy w serwisie radykalnej organizacji ekologicznej. Więc jak w każdym radykalnym źródle, tutaj również powinniśmy zachować ostrożność, a już zwłaszcza w takim temacie jak GMO. Jak widzicie, są tutaj dwa kroki. Najpierw sprawdzamy, gdzie w ogóle jesteśmy, a potem zastanawiamy się, czy dane informacje opublikowane w takim miejscu na pewno będą obiektywne. Czy właściciel takiej strony może mieć motywację do przedstawienia danej informacji w złym świetle, albo w dobrym świetle, ale nie w neutralnym? A teraz już przejdźmy do cech słabego źródła. Jak rozpoznać słabe źródło? Metoda jest bardzo prosta i bardzo skuteczna. Zbadaj język źródła. Oto nasza parszywa dwunastka. Dobre źródła nie powinno mieć ani jednej z tych cech. To, co na początku powiedzieliśmy o efekcie potwierdzenia, powinno od razu trzymać nas z daleka od źródeł nacechowanych ideologicznie, takich, których autor wykazuje bardzo silny osobisty stosunek do tematu, który wypacza jego obiektywizm, albo już na dzień dobry sam tytuł zawiera osobistą czy ideologiczną tezę. Materiały tego typu tworzone są w taki sposób, aby wywołać z góry określony efekt u odbiorcy, efekt zgodny z przekonaniami jego autora. Dlatego będą to najmniej obiektywne źródła ze wszystkich. Nawet jeden i ten sam materiał, a już szczególnie w dziennikarstwie, może zostać zatytułowany tak, aby wywołać odgórne nastawienie lub być przynętą na określony typ odbiorcy. Tytuły brzmiące tak wywołują całkowicie inne nastawienie niż tytuły, które obiektywny autor powinien ułożyć tak. Ktoś, kto celowo szuka takich materiałów, ma poważny problem z faworyzowaniem informacji. Ktoś, kto tworzy takie materiały, popełnia manipulacje. Materiał tworzy więc manipulator, a odbiera go osoba, która tego właśnie oczekuje. Ludzie bywają manipulowani nie tylko nieświadomie, ale również dlatego, że sami tego chcą. Szefie, szefie. Tak. Mam nowy temat na, na artykuł, napisałem już sz, szkic. No pokaż mi to. Co to jest do cholery? Jak wypowiedź Nowaka o in vitro, oszalałeś? Kto ci w to kliknie? Chyba twoja matka. Tobie się wydaje, że jesteś w BBC? Czy ty w ogóle wiesz, kto nas czyta? Pisz nowy tytuł. Skandal. Nowak szkaluje koś... Albo nie. Nowak znowu tchórzliwie szkaluje kościół, kropka. I co to jest za zdjęcie w ogóle? Wywal mi to zdjęć, przeryj archiwa i znajdź zdjęcie, jak on szczerzy zęby i macha pięścią, rozumiesz? A jak nie ma pięści, to daj to grafikowi, on dorobi. Weźmy sobie jakieś wydarzenie i zobaczmy, jak to samo wydarzenie zostało przedstawione przez różne media. Weźmy dwa takie wydarzenia, żeby była tu pewna równowaga. Pierwsze wydarzenie to opuszczenie studia przez pewnego dziennikarza. Drugie to kwestia unieważnienia pewnego raportu. U góry mamy tytuły wzorowe. Tak właśnie powinny wyglądać obiektywne tytuły, które nie sugerują odbiorcy, co powinien myśleć i jakimi emocjami obdarzyć tekst. Pierwszy tytuł pochodzi z Onetu, i tutaj jest wszystko zupełnie w porządku. Tak właśnie powinien wyglądać obiektywny tytuł. Podobnie z drugim tytułem z Interii, On również niczego nie sugeruje. Dalej mamy na temat. Te słowa są już takim delikatnym sugerowaniem odbiorcy tego, co powinien myśleć. Dalej mamy tytuł z Niezależna.pl. No, tu już jest bardzo wyraźne sugerowanie odbiorcy, co powinien myśleć. Jest to po prostu bardzo tendencyjna i tak brzydko sterująca niechęcią prywatna interpretacja tego wydarzenia przez autora tego tekstu, którą chce on zaszczepić swoje im odbiorcom. I na koniec mamy w polityce.pl tutaj sytuacja jest również ewidentna. Ten tytuł steruje naszą niechęcią i nawet nie stara się tego specjalnie ukrywać. Posługuje się nawet personalnym szyderstwem. Ten tytuł bardzo silnie stara się wymóc na odbiorcach dokładnie taki sposób myślenia, jaki chce im przekazać autor. Dobra, i teraz dla równowagi, drugie wydarzenie. Pierwszy tytuł z Radio ZPL, tu jest wszystko ok, użyty został cytat. Drugi tytuł z Interia.pl, mm, powiedzmy, że wszystko ok, tyle że to zdanie jest już takim lekkim przypuszczeniem. Dalej mamy Super Express, który stosuje tutaj krzykliwość tego tytułu. Nie jest to więc sugerowanie jakiejś opinii, ale sugerowanie, jaką emocją obdarzyć to wydarzenie. Dalej mamy gazetę wyborczą. Tu na początku jest wszystko ok, ale na końcu mamy klasyczną, równie pochyłą, czyli to takie wróżenie skrajnego czarnego scenariusza, podszyte też pewną ironią, czego to zaraz nie zrobi ten zły rząd, zaraz obali prawa fizyki. I na koniec artykuł, który był na stronie głównej polityka.pl. Tu również na początku jest wszystko ok, ale końcówka już zdecydowanie nie jest w porządku. Jest to tak samo jak wyżej równia pochyła, czyli wróżenie tego czarnego scenariusza, ale to wyrażenie ma też drugie dno. Jest to takie bardzo brzydkie nawiązanie do tego niechlubnego epizodu palenia książek przez hitlerowców po tym jak doszli do władzy. Przynajmniej ja tak to właśnie odebrałem, ale sądzę, że taki był właśnie zamysł tego sformułowania i że wielu czytelników tak to właśnie odebrało, co zresztą widać wyraźnie po komentarzach pod tym artykułem, gdzie w głowach osób komentujących wykiełkowało dokładnie to, czego życzył sobie autor tego artykułu. To zjawisko kiełkowania występuje zresztą wszędzie tam, gdzie jakiś autor nie zachowuje obiektywizmu i próbuje zasiewać w odbiorcach własne przekonania. Tyle, że mogą być tego różne proporcje. Przejrzyjcie sobie kilka różnych serwisów czy gazet, a dostrzeżecie, że w niektórych takie rzeczy nie zdarzają się nigdy, w innych zdarzają się sporadycznie, a w jeszcze innych są wręcz codziennością. Media o lepszych standardach i skierowane do ludzi, którzy potrafią lepiej wykrywać manipulacje czy po prostu oczekują obiektywizmu, będą raczej unikać tak słabego dziennikarstwa, a w w takich wypadkach, kiedy się tego dopuszczą, to posłużą się co najwyżej jakimiś delikatnymi przemytami osobistych myśli dziennikarza. Natomiast media, w których standardy jakości nie filtrują takich rzeczy i które są skierowane do ludzi, którzy braku obiektywizmu nie potrafią ocenić lub właśnie braku obiektywizmu oczekują, to takie media pozwalają sobie na zupełnie bezpośrednie zaszczepianie własnej ideologii lub uprzedzeń do głów swoich odbiorców. Takie przykłady można mnożyć i zupełnie nieistotne jest to, z jakiego źródła pochodzą. Nie jest celem wytykanie tutaj palcem, ale ukazanie pewnych sposobów oceniania informacji, które przydają się do oceny dowolnego źródła, a nie tylko do takiego, którego akurat nie lubimy. Albo które lubimy, bo nawet stronnicze źródła nie zawsze są stronnicze, a obiektywne nie zawsze są obiektywne. Dlatego zamiast przypinać etykietki i generalizować, skuteczniej jest wyposażyć umysł w taki aparat, który pozwoli dostrzec manipulację gdziekolwiek się ona pojawi, oceniając indywidualnie każdy materiał i stosując te same kryteria oceny wobec wszystkich. No i nawiasem mówiąc, rozważcie, czy takie mocno ukierunkowane treści, czy nawet całe serwisy, czy gazety, Muszą oznaczać, że ich autorzy naprawdę posiadają takie właśnie poglądy, bo prowadzenie gazety czy serwisu to jest biznes taki sam jak każdy inny. Biznes, który mógł zostać założony z myślą o trafianiu w konkretne grupy odbiorców poprzez konstruowanie odpowiednio brzmiących treści. Czy wszystkie te media, na przykład spiskowe, sensacyjne czy bardzo ideologiczne, naprawdę wierzą w to, co piszą? Wszystkie? Czy może po prostu chcą trafiać w grupę docelową, która będzie ich pewniakiem? No a jeśli tak jest, to jakie to powinno mieć znaczenie dla odbiorców? Dalej mamy odwołanie do emocji, które również może ujawniać słabość. Osoba, która nie ma argumentów merytorycznych, będzie chciała osiągnąć cel w inny sposób. Użyje pozycji autorytetu, emocji, insynuacji, obraźliwego tonu, wyśmiewania i wszystkich błędów argumentacyjnych, jakie zna. W tej kategorii pojawia się też sterowanie emocjami. Jeżeli mamy wrażenie, że dane medium steruje naszym strachem i ukierunkowuje nienawiść, jeżeli wskazuje palcem, kto jest zły, kto groźny, Kogo trzeba się bać, a kto jest przyjacielem, możemy być pewni, że takie medium jest niewiele warte. Takie działanie to klasyczny element propagandy. Wyobraźcie sobie, że jakieś medium jest bardzo silnie uprzedzone do jakiejś idei lub do grupy osób lub jednej osoby. Że to medium pała wręcz nienawiścią albo miłością, i jednocześnie nie ma nad sobą żadnej kontroli, albo jedyną kontrolę ma osoba o takich samych poglądach. Czy takie medium będzie obiektywne? Przeciwnie. Takie medium posunie się bardzo daleko, aby sprawić, żeby ich odbiorcy również zaczęli myśleć podobnie, i posunie się nawet do manipulacji, naginania faktów czy zwykłych kłamstw. Nowoczesny i profesjonalny przekaz to przekaz obiektywny. Całościowy, z wielu różnych ujęć, z szerokich perspektyw i nie omijający żadnej merytorycznie argumentującej strony. Żadne obiektywne media nie mówią odbiorcy, co ma myśleć. Elementarną zasadą etyki dziennikarskiej jest obiektywizm neutralny punkt widzenia bo to odbiorca ma wyciągać wnioski, a autor ma jedynie podać fakty niezaplamione jego własną ideologią. Słabe źródła, zwłaszcza te takie bardzo ideologiczne Często będą też twierdzić, że jako jedyne posiadają rację, a wszyscy pozostali kłamią. I teraz, jeżeli ktoś ma ciągoty do takiego przekazu, to być może dobrze byłoby się zorientować w historii świata i w tym, czego objawem są tak kategoryczne twierdzenia o posiadaniu monopolu naprawdę. Wulgarność przekazu, jeśli nie jest zabiegiem humorystycznym, często wskazuje na silny, osobisty i emocjonalny stosunek autora, a więc, patrz, punkt pierwszy. Wulgarność to nie tylko epitety, to też zbędne używanie niepotrzebnie dosadnych słów, oskarżeń czy skrajnych fałszywych analogii. Jeżeli jakieś źródło do nas krzyczy, wręcz wrzeszczy do nas, wciskając razem z piachem nam w oczy jakąś z góry założoną tezę, to zazwyczaj możemy być niemal pewni, że nie znajdziemy tam ani niczego wartościowego, ani tym bardziej obiektywnego. Termin Wu jest dosyć enigmatyczny, ale bardzo go lubię, bo mieści w sobie cały szereg cech, które posiada pewna konkretna kategoria bezwartościowych informacji. Rzekome proste i szybkie rozwiązanie wielu problemów ludzkości. Naukowo brzmiące terminy, ale brak naukowych podstaw. Wymieszanie z pseudonauką zjawiskami paranormalnymi lub metafizycznymi. Twierdzenie, jakoby autor był prześladowany za swoje odkrycia. Twierdzenie, jakoby naukowcy byli celowo ślepi i głusi na nowe odkrycie... Bo boją się złamania praw fizyki. Odwołanie do autorytetów, a nie do wiedzy, powołanie się na magiczne zjawiska ale niechęć poddania ich kontrolowanym warunkom metody naukowej. Jeśli jakieś twierdzenie czy artykuł zdradza kilka z tych elementów, to możemy być pewni, że jest bezwartościowe. Wartościowy i rzetelny artykuł nigdy nie będzie zawierał takich cech. Kolejna cecha słabego źródła to nacechowanie spiskowe. Oni nie chcą, abyś to wiedział. Ukryta prawda. O to, co tak naprawdę zdarzyło. Nadal wierzysz w te oficjalne brednie naukowe. Oficjalne brednie. Inside Jar. Oni chcą, żebyś był głupi. Mainstreamowa propaganda. Har, kontrola klimatu. Redukcja populacji. Harw klęsło pusto płaska ziemia. Teorie spiskowe to pewnego rodzaju upraszczanie zbyt złożonej rzeczywistości, jej wypaczanie lub nadawanie przypadkowym zdarzeniom przyczynowości, za którą niemal zawsze stoją jakieś mroczne, potężne siły, które z jakiegoś powodu celowo utrzymują ludzi w niewiedzy. Wyznawcy tych teorii z góry odrzucają też zwyczajne, niespiskowe wyjaśnienia. Charakteryzuje ich też przekonanie, że to właśnie oni są tymi oświeconymi, a pozostali ludzie to ślepcy. Tak? A to to niby co jest? tyty ty, lemingu jeden, może zbiorniki do oprysków pola co? W internecie to było. A to zdjęcie to co? Co tym razem wymyślisz? Że fotomontaż? Może wam nasikać na głowy, to powiecie, że deszcz. Otwórzcie wreszcie oczy i szukajcie prawdy tak jak my, a nie tylko mainstreamowa propaganda. Na wyznawcach teorii spiskowych przeprowadzono też ciekawe badania naukowe. Ujawniły one między innymi, że sama treść spisku nie jest specjalnie istotna. Liczy się sama jego spiskowość. Okazało się też, że ludzie tacy potrafią wyznawać zupełnie różne teorie spiskowe, które wzajemnie sobie przeczą. I tak na przykład ludzie, którzy w badaniu stwierdzili, że zgadzają się z teorią, że Księżniczka Diana upozorowała swoją śmierć, aby uciec od mediów, później zgadzali się również z tezą, że Diana została zamordowana w rezultacie spisku przeciw niej. Wyznawcy teorii spiskowych zgadzali się więc z tym, że Księżniczka Diana zarówno żyje, jak i nie żyje. W innym badaniu przeanalizowano statystyki fanpage'i spiskowych na Facebooku. Okazało się, że blisko 92% ich aktywnych użytkowników to ludzie, dla których tego typu fanpage e są niemal jedyną i wyłączną aktywnością w tym serwisie. A zatem zamykają się oni w takich specyficznych bańkach informacyjnych, dzięki czemu cały czas są otoczeni informacjami spiskowymi i nie muszą stykać się z informacjami, które ich wizje podważają. I być może dałoby się to zrozumieć, bo wielu ludzi czyni podobnie, ograniczając swoją aktywność do jakiegoś wąskiego i zamkniętego obszaru. Ale badacze poszli jeszcze dalej i postanowili sprawdzić, jak wyznawcy teorii spiskowych reagują na trolling. Zbadano więc, jak odpowiadają na absurdalne i zmyślone parodie teorii spiskowych, opracowywane tak, aby celowo ośmieszać ten sposób myślenia. Były tam rzeczy takiej klasy absurdu, jak na przykład infografiki o rozpylaniu składników wiagry za pomocą chemtrails. Użytkownicy fanpage spiskowych. Byli kilkukrotnie bardziej podatni na te oszustwa niż pozostali użytkownicy, co pokazuje, że wyznawcy teorii spiskowych są tak dalece owładnięci spiskowymi wizjami, że nie potrafią nawet wykryć, kiedy ktoś robi sobie z nich żarty. Oczywiście nie będziemy tutaj twierdzić, że żadne spiski nigdy nie istniały, tyle że nawet w sytuacji faktycznego zaistnienia jakiegoś spisku, to raczej nie fani teorii spiskowych dojdą do prawdy, bo to wymaga bardzo dobrej zdolności do oceny informacji, a nie automatycznego odrzucania jednego. A akceptowania drugich. W takich sytuacjach prędzej do prawdy dojdą na przykład dziennikarze śledczy. Naszą czujność powinien też wzbudzić brak źródeł, bo trudniej jest wówczas ocenić wiarygodność treści. Sensacyjność artykułów wskazuje nie na chęć przekazania informacji, ale na chęć przyciągnięcia uwagi, nawet za cenę zmanipulowania informacji, aby była bardziej sensacyjna. Interesowność może z kolei wskazywać na brak obiektywizmu. Na przykład producent leków, prowadzący internetowy serwis medyczny, może znajdować się w silnym konflikcie interesów. Okej, okay, spójrzcie tylko na tą listę. Przypominam, że jest to opis źródeł słabych, a nie większości mediów w ogóle. Poza tym wszystkim warto też pamiętać, że przekazu słabego możemy się w zasadzie spodziewać wszędzie, tak jak plam na koszulce w filmie, który robisz pół roku. Ten oto niewiarygodnie pusty bełkot to fragment pracy doktorskiej z dziedziny socjologii, a dotyczącej astrologii, w której jałowy przekaz jest zamaskowany używaniem naukowo brzmiących terminów, żargonu i autorytetów. W tym temacie oceny źródeł na pewno zwróciliście uwagę, że najwyżej oceniłem źródła naukowe, ale po jakimś czasie stwierdziłem, że być może mm, nie musi to być dla każdego oczywiste, bo pewnie większość ludzi czuje, że źródła naukowe są najlepsze, bo są ścisłe, obiektywne czy rzetelne, ale być może nie każdy wie. Dlaczego tak właśnie jest? Dlaczego są takie, jakie są? Naukowcy posługują się pewną wyjątkową metodologią, która maksymalizuje pewność rezultatów. To tak zwana metoda naukowa. Jest to pewien standard ścisłych i bardzo restrykcyjnych metod i sposobów postępowania podczas pracy naukowej, sprawiający, że osiągane wyniki stają się wiarygodne, bo minimalizuje się lub zupełnie wyklucza sytuacje, w których mogłoby dojść do błędu. No i wreszcie, naukowcy to ludzie niesłychanie ostrożni. Prędzej milion razy przemyślą swoją tezę, zanim. Narażą się na blamasz w swoim środowisku. Zobaczcie, jak w dużym uproszczeniu może wyglądać droga odkrycia naukowego w dzisiejszych czasach. Naukowiec, na przykład z Polski, od czterech lat pracuje nad nową hipotezą w biologii molekularnej. Jego zespół gruntownie przebadał temat, wykonał szereg eksperymentów, napisał pracę i przeszedł recenzję naukową. Recenzja naukowa to jedno z najlepszych narzędzi weryfikacyjnych zaraz powiemy o nim więcej. Następnie nasz naukowiec wysyła gdzieś swoją pracę, Powiedzmy do jakiejś międzynarodowej redakcji naukowej o dużym prestiżu, na przykład do czasopisma SEL. Biolodzy marzą, by opublikować coś w SEL. Czasopismo dokonuje własnej recenzji naukowej, bierze jego pracę i usuwa wszelkie dane osobowe. Praca jest następnie przesyłana do różnych naukowców z tej samej dziedziny którzy nie wiedzą kto jest jej autorem. Nie wiedzą też kto oprócz nich ją recenzuje, więc nie mogą się kontaktować. Recenzują pracę i odsyłają do redakcji. Ich recenzja musi oczywiście spełniać pewne kryteria. Następnie czasopismo analizuje wszystkie recenzje i odrzuca pracę Polaka lub przyjmuje ją do publikacji. Artykuł zostaje opublikowany i trafia do najnowszego numeru. Praca za pośrednictwem czasopisma trafia bezpośrednio do całej społeczności biologów molekularnych z całego świata. Wszystkie takie instytuty na świecie prenumerują cel w rezultacie praca naszego naukowca trafia w niezwykle potężny kolektyw sił umysłowych, recenzentów, krytyków, potencjalnych współpracowników i ludzi, którzy badają podobne rzeczy. A każdy z nich może zareagować na pracę naszego naukowca, może cytować ją w swojej pracy, oprzeć się na jakimś jej aspekcie, potraktować jako punkt wyjścia do własnych badań, może chcieć ją ulepszyć, podważyć jakiś element, dodać swoje rezultaty. Wszystko to udoskonala pierwotną pracę. Zauważcie, jak silne są to mechanizmy. I ostatnia rzecz tutaj, teoria naukowa. Co jakiś czas bez wątpienia natykacie się na tego typu stwierdzenie. To tylko teoria, to nic pewnego. Słowo teoria ma dwa znaczenia. Potoczne i naukowe. W języku potocznym słowo teoria oznacza faktycznie coś niepewnego, jakiś wymysł, coś możliwego na papierze, ale niezgodnego z praktyką, albo coś bardzo nieprawdopodobnego. Większość ludzi posługujących się słowem teoria używa go w znaczeniu słowa przypuszczenie. Przypuszczalnie to możliwe, ale w praktyce nie ma szans. Mam takie przypuszczenie, że Ziemia jest piramidą. Jest wiele przypuszczeń. Ale nikt nie wie na pewno. W języku naukowym natomiast słowo teoria ma znaczenie zupełnie inne. Teoria naukowa to wyjaśnienie, jak działa dany fragment rzeczywistości. Wyjaśnienie wielokrotnie przetestowane, sprawdzone, zweryfikowane. Poparte obserwacjami i dowodami, przy jednoczesnym braku dowodów podważających. Takimi teoriami są ogólna i szczególna teoria względności, mechanika kwantowa, teoria ewolucji czy teoria ruchu płyt tektonicznych. Błąd ten jest powszechny i wywołuje bardzo wiele nieporozumień w odbiorze tego, czym jest nauka. Ok, wyszukiwarka, własny ranking jakości źródeł, sprawdzenie, gdzie jesteśmy i czy dane źródło może być uprzedzone do danego tematu oraz cechy źródeł słabych. Te cztery rzeczy to potężna tarcza przeciw informacjom bezwartościowym. Podsumujmy temat źródeł. Jeżeli nie potrafimy rozróżniać jakości źródeł, znacznie łatwiej wprowadzić nas w błąd. Wyszukiwarki mieszają informacje wartościowe z bezwartościowymi. Jeżeli trudno jest ocenić charakter źródła, zbadaj jego język. Źródła najlepsze to źródła naukowe, źródła najsłabsze to źródła ideologiczne, sensacyjne i pseudonaukowe. Manipulacja. O ile stosunkowo łatwo jest wykryć ordynarne kłamstwo, o tyle znacznie trudniej jest wykryć manipulację. Manipulacja może mieć różne cechy i być skonstruowana w różny sposób, ale niemal zawsze zawiera trochę fałszu, półprawd lub ukrycia prawdy i trochę faktów. I wymieszane jest to w taki sposób, aby wywołać efekt. Przykładowo te najprostsze manipulacje służą wywołaniu chęci kliknięcia w link. To clickbajty. Ta konkretna sprawa dotyczyła akurat charytatywnego meczu bokserskiego pomiędzy prezydentem Poznania a bokserem Dariuszem Michalczewskim. No, są manipulacje znacznie poważniejsze. Pokażę Wam teraz, jak łatwo możemy być manipulowani, nie mając o tym pojęcia. Otóż chodzi o to, że od kilku lat toczy się w Polsce zakrojona na olbrzymią skalę manipulacja, która ma przekonać nas, że powinniśmy oszczędzać wodę. Skala tego procederu jest przerażająca, od wszystkich mediów mainstreamowych aż po książeczki dla dzieci. Więc pokażę Wam kilka faktów, które już tak chętnie pokazywane nie są. 3 czwarte powierzchni naszej planety wypełnia woda. Jest to woda słona, ale sól tę da się usunąć. Jak ją usunąć? Na przykład poprzez destylację. Destylacja to niesłychanie trudna procedura i dlatego wynaleziono ją dopiero w starożytności. Jednym z czołowych argumentów ku oszczędzaniu jest zużywanie cennej słodkiej wody. Czy wiecie, ile litrów wody zużywa ludzki organizm w ciągu roku? Strzelajcie. 1000 litrów, 100 tysięcy litrów? Hmm? Otóż ludzki organizm w ciągu roku zużywa. 0 litrów wody. Człowiek zużywa dokładnie tyle samo wody, co jej wydala. My nie zużywamy wody, my ją tylko na chwilę pożyczamy. Każda ilość wody, którą zużywamy w domach, wraca do środowiska. Mało tego, każda ilość wody, którą zużywa całe miasto, wraca do środowiska. To, co miasto zużyje, biorąc wodę z rzeki czy ze źródeł, oddaje w tej samej ilości poniżej biegu rzeki, oczyszczone w oczyszczalniach, wpuszczone w grunty lub odparowane. Żadna ilość wody nie znika z planety Ziemi. Ziemia, jest mniej więcej systemem zamkniętym, a woda krąży w obiegu. Kolejny argument to Afryka, gdzie wody jest bardzo mało. Czy wiecie, jaki wpływ ma zużycie wody w Polsce na poziom wody w Afryce? Zgadliście, żaden. Dlaczego więc mamy ją oszczędzać? Otóż dlatego, że wielkim korporacjom bardziej opłaca się brać wodę gotową i czystą, niż wydawać pieniądze na jej uzdatnianie. I dlatego właśnie wmawiają nam że musimy ją oszczędzać. Nie bądźcie bierni i myślcie samodzielnie. Dobrze, w tej chwili zdołałem być może przekonać część z Was, że kampania oszczędzania wody to potężna manipulacja. Z kolei inna część z Was zorientowała się, że to ja dokonywałem manipulacji. Manipulacją był oczywiście cały ten blok w niebieskiej ramce. Wykorzystałem do tego wygodne fakty, a niewygodne zataiłem. Użyłem sugestywnych przykładów. Zrobiłem też coś bardzo chytrego, czym często posługują się manipulatorzy, mianowicie wmawiałem Wam, że to Wy byliście manipulowani. A to ja ujawniam prawdę. Dzięki takiemu zabiegowi odbiorca poczuje się uwolniony od kłamstwa i będzie wręcz czuł potrzebę uwolnienia kolejnych osób, na przykład przesyłając taką manipulację dalej. No i na koniec dodałem oczywiście Zeitgeistowy klasyk myślcie samodzielnie. To również bardzo częsty zabieg manipulatorów i jest naprawdę smutną ironią, że osoby podatne na taki zabieg są tak daleko od myślenia samodzielnie, jak tylko się da. A wodę naprawdę powinniśmy oszczędzać. A dlaczego powinniśmy to robić? To wyjaśni Wam dowolne wartościowe źródło omawiające ten temat. Jeszcze jedna rzecz o manipulacji taka dość subtelna, ale bardzo charakterystyczna. Mianowicie, również częstą sztuczką manipulatorów jest wywołanie takiego wrażenia, że manipulator posiada jakąś tajną wiedzę, która jest dla niego tak oczywista, że wręcz bawi go, że wy słuchacze tego nie wiecie. Chyba Państwo nie uwierzyliście, że oficjalna wersja ma cokolwiek wspólnego z prawdą. No, proszę Państwa, ten fakt jest tak oczywisty, że to trzeba być idiotą, żeby coś takiego podważać. No, oczywiście można być owcą w stadzie i być szczęśliwym i głupim. No, jakby nie mogę tego nikomu zabronić. Zwróćcie uwagę, że taki zabieg sprawia, że no jest to taka pułapka, bo my, jako odbiorcy czegoś takiego, no, nie chcemy znaleźć się w tej grupie głupich i naiwnych. Więc przyjmiemy taką informację. Dlatego trzeba być po prostu na to wyczulonym i zawsze domagać się dowodów. Warto domagać się dowodów. I kiedy ktoś w dyskusji, na przykład, rzuca jakimiś informacjami, pytać, skąd pochodzi ta informacja? Jakie jest jej źródło? Mówisz tak, bo widziałeś dowody, statystyki, czytałeś pracę naukową, czy po prostu tak ci się wydaje, albo tak słyszałeś na imię innych wujka. Ale manipulacja to nie tylko sterowanie treścią to też sterowanie czasem i proporcjami. Jeżeli jakieś medium poświęca np. 45% objętości informacjom z grupy A, a 55% informacjom z grupy B, to żaden odbiorca tego nie dostrzeże, a będzie to miało statystycznie znaczący wpływ na powolne kształtowanie światopoglądów zgodnie z wolą tego medium. Od manipulacji już tylko krok do propagandy, która jest właściwie tym samym zjawiskiem, tyle że zorganizowanym i realizowanym na szerszą skalę. I poświęćmy to chwilę, bo ona również wiąże się z tym naszym tematem oceny informacji. Fajnie byłoby powiedzieć, że w XXI wieku propaganda to echo przeszłości, ale tak niestety nie jest. Im silniejsze zaangażowanie ideologiczne, tym większa ciągota dosiania propagandy, tym większa jej potrzeba, bo jeżeli nie da się merytorycznie i w sposób masowy przekazać wątpliwych tez, trzeba się uciec właśnie do propagandy. Opcje skrajne mogą traktować propagandę wręcz jak standardowy przekaz, choć robią to nie tylko one, na przykład podczas wojen mogą robić to wszyscy. Zupełnie nieistotne. Jest to, z jakiej opcji ideologicznej skrajności pochodzą. Istotne jest to, że przekaz skrajnie ideologiczny będzie również skrajnie nieobiektywny, z powodów, o których mówiliśmy już w filmie wcześniej. Historyk Norman Davis wymienia następujące pięć zasad propagandy: upraszczanie, czyli redukowanie złożoności świata do prostego modelu dwuwymiarowego: dobrzy i źli, my. Oraz tamci. Zniekształcanie, czyli wypaczanie obrazu rzeczywistości, mieszanie z błotem czy parodiowanie. Transfuzja, czyli podszywanie się pod ogólnie przyjęte normy, aby pokazać własną ideę jako efekt tych norm i ich konsekwencje. Jednomyślność to wywołanie fałszywego wrażenia, że wszyscy podzielają naszą ideę. I orkiestracja to powtarzanie w kółko na różne sposoby. Ciągle tego samego przekazu. Z naszego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia kogoś, kto chce trafnie oceniać dowolne informacje, wszystkie te punkty są ważne, ale punkt drugi jest w tym kontekście chyba najważniejszy. Relatywizowanie rzeczywistości sprawia na przykład, że wybitnych patriotów nie traktuje się już jak bohaterów. Potem zaczyna się ich przedstawiać jako śmiesznych starców, którzy owszem, może i walczyli, ale po złej stronie. A zresztą kto powiedział, że w ogóle walczyli i że w ogóle byli patriotami? Przecież to zwykli bandyci, tchórze i zdrajcy narodu. I tak z czasem bohaterów przedstawię się jako zdrajców, głupców jako mędrców, a intelektualistów jako ludzi zdemoralizowanych. Niewykształconych jako największy skarb, działaczy kultury jako nikczemników, historyków pokazuje się jako kłamców, porażki przedstawia się jako zwycięstwa, zamachy nazywa zrywami wolności, a zrywy wolności zamachami, masowe demonstracje nazywa garstką wywrotowców, głód nazywa równością, cenzurę dbaniem o umysły, a ograniczenia regulacją, poddańczość nazywa się lojalnością, lojalność poddańczością, niezadowolonych z władzy nazywa się warchołami, sprzedawczykami, sługusami obcych sił, a co to najważniejsze, wrogami narodu. Kiedy w parze idą totalitaryzm i propaganda, każdy niezadowolony z władzy będzie przedstawiany jako wróg narodu. Co więcej, ludzie, którzy tak postępują, często nie mają poczucia fałszu. Oni wierzą, że tak jest naprawdę. Są to oczywiście sytuacje rzadkie, niemniej bardzo pomocne w ocenie informacji wówczas, gdy na przykład pochodzi ona z jakiegoś kraju, w którym działa ustrój totalitarny. Ale wróćmy do sytuacji bardziej typowych i subtelnych. Wiele serwisów internetowych posługuje się clickbaitami, manipuluje tytułami, kieruje uwagą widza lub sztucznie ją podtrzymuje. Są to rzeczy drobne i o raczej niskiej szkodliwości, ale mają realny wpływ na nasze zachowanie, bo gdyby nie miały żadnego, no to po prostu by ich tam nie było. A skoro mają wpływ, to tym samym modyfikują ilość i typy treści, które tam odbieramy. Tabloidy czy inne media o niskiej jakości przekazie pozwalają sobie na więcej, bo wiedzą, że ich typowy odbiorca raczej i tak się nie zorientuje, że coś nie jest w porządku. No, tabloidy to w ogóle osobny ciekawy temat, bo środek ciężkości jest tam przesunięty na informacje, co do których zachodzi pewne podejrzenie, że nie po posiadają jakiegoś szczególnego znaczenia, jak plotki, tanie sensacje czy wiadomości sportowe. A mimo to te żerujące na najniższych instynktach komiksowe czytadła o ogromnych kolorowych tytułach i bulwarowym języku są jednocześnie najlepiej sprzedającymi się czasopismami w kraju. Przy okazji mediów jeszcze parę takich uwag dotyczących opinii. Jeśli naszą opinię formujemy na podstawie cały czas tego samego źródła, to automatycznie skazujemy się na bycie pod wpływem ciągle tych samych ludzi i wizji. Obserwowanie szerokiego wachlarza opinii z różnych źródeł, za wyjątkiem skrajnych, plus znajomość faktów, jest metodą znacznie lepszą. Takie działanie nie tylko poszerza horyzont, ale też chroni przed popadaniem we wszelaką zerojedynkowość. Odbierając cały czas ten sam przekaz, łatwo zabłądzić w kierunku wniosku, że istnieją tylko dwie wizje rzeczywistości: słuszna, czyli nasza, oraz tamta obca. Czyli fałszywa. Jeśli jeszcze na naszej drodze znajdzie się ktoś wystarczająco cyniczny, by wskazać palcem i powiedzieć: Oni to zło, staniemy się wtedy pierwszorzędnym materiałem do manipulowania. A zawsze znajdzie się ktoś, kto powie: Oni to zło, bo jest to po prostu metoda bardzo skuteczna. Jeżeli niemożliwe jest merytoryczne udowodnienie jakiejś wątpliwej tezy, to wystarczy wmówić ludziom, że jej przeciwnicy to ludzie źli. Jeżeli dwie osoby mówią coś dokładnie przeciwnego, no to nie mogą mieć racji obydwaj. I teraz zakładanie, że to ja mam rację, bo ja się nie mogę mylić, jest fundamentalnym błędem. Nigdy nie powinniśmy zakładać, że nasze źródło zawsze ma rację, bo błędy i manipulacje zdarzają się we wszystkich mediach. Teoretycznie wolne od manipulacji powinny być te media, które nie ulegają wpływom oraz mają bardzo wysokie standardy jakości. Tylko, że takich mediów w zasadzie nie ma, albo jest ich bardzo mało. Z kolei największe manipulacje będą występować w mediach skrajnie ideologicznych i jednocześnie pozbawionych standardów jakości. Duże media mogą mieć bardzo dobre standardy jakości, ale będą ulegać silnym wpływom. Z drugiej strony, jednak, po dużych mediach oczekuje się też więcej. Z kolei tzw. media niezależne mogą nie ulegać żadnym wpływom, oprócz ewentualnych uprzedzeń ich autorów, ale raz, że niewiele się po nich spodziewamy, a dwa, często nie mają też nad sobą żadnej kontroli i żadnych standardów, a wtedy mogą stać się zwykłymi tubami indywidualnych opinii. Opinii często ekstremistycznych, fałszujących informacje lub zwyczajnie głupich. Ma to miejsce zwłaszcza w wypadku tych niezależnych mediów, które bardzo mocno stoją po stronie jakiejś ideologii. Jeżeli ktoś jest, dajmy na to, fanatykiem i ma dużą charyzmę, to kiedy nie ma nad sobą żadnej kontroli, może bardzo szybko odlecieć w całkowity surrealizm. I bezwstydną propagandę. Ale w innych wypadkach może być całkiem na odwrót, i kiedy na przykład jakiś kraj znajduje się pod okupacją lub jest pod reżimem totalitarnym, to właśnie dziennikarze niezależni mogą być frontem walki o prawdę, pod warunkiem, że nie stoją po stronie tego reżimu. Tezy kontrowersyjne, czy niepopularne, czy nawet radykalne mogą być jak najbardziej ok, pod warunkiem, że są merytorycznie poprawne. Rzecz tylko w tym, że dobre media nie powinny się ograniczać, do przedstawiania rzeczywistości tylko w takiej jednej barwie. W czymś tak złożonym jak społeczeństwo, prawda rzadko bywa jednowymiarowa czy dwuwymiarowa. Czy to się komuś podoba, czy nie, tak po prostu nie jest. Oczywiście często trudno jest ocenić, do której kategorii należy dane medium. Wtedy ponownie warto zrobić to samo, co przy ocenie źródeł wiedzy: zbadać język i styl, jakim dane medium się posługuje. Kryteria są takie same. To zresztą całkiem niezła metoda oceny w zasadzie dowolnego źródła, dowolnej informacji i dotyczy to także mediów. Generalnie jednak warto pamiętać, że wszystkie media ulegają mniejszym lub większym wpływom. Ulegają wpływowi ich właścicieli, autorów, decydentów, wpływowi opinii publicznej. Oraz wpływowi reklamodawców. Telewizja, telewizja to już jest w ogóle inny temat. Weźcie sobie dowolny program telewizyjny i zobaczcie, co tam jest. To jest jakaś pasza rzucana w trzodzie chlewnej, zrobiona z odpadów. Spróbujcie znaleźć w telewizji audycję uczącą krytycznego myślenia, promującą sceptycyzm czy racjonalizm, promującą rozwój intelektualny. Nie znajdziecie, bo oni nie chcą, żebyście byli mądrzy. Dlatego manipulują programem. Myślcie samodzielnie. Warto mieć też na uwadze jedną rzecz: o taką, że Saifan nie używa podkładki pod myszkę. Proszę bardzo, to jest kostka PC. Warto <grym> mieć też na uwadze to, że liczba podmiotów w danym kraju, które kontrolują wszystkie media, może się stale zmniejszać, aż osiągnie liczbę jeden, kiedy to jeden podmiot będzie kontrolował wszystkie media w danym kraju, co jest oczywiście sytuacją potencjalnie groźną, podobnie jak to, gdyby wszystkie media w danym kraju kontrolowało państwo. Dlaczego trzeba być czujnym wobec mediów? Dlatego, że interes mediów nie jest zbieżny z interesem ludzi. Media żywią się strachem, krwią, łzami, oburzeniem, głupotą, niskimi instynktami, potrzebą rozrywki, przyciąganiem naszej uwagi, dochodami. Włączmy sobie dowolny program informacyjny: zobaczymy zabójstwa, zamachy, gwałty, porwania, zaginięcia, katastrofy, skandale, oszustwa, krew i łzy. To jest jak współczesne rzymskie igrzyska dla gawiedzi łaknącej krwi i przerażonej tym, co widzi, ale nie potrafiącej odwrócić wzroku. Ale przecież dawniej tak nie było, prawda? Co się teraz dzieje na tym świecie, pytają nas rodzice. Spójrzmy na statystyki policyjne z ostatnich 15 lat: zabójstwa, gwałty, pobicia, włamania, rozboje, wszystko to wykresy spadkowe. No ktoś mógłby powiedzieć, że statystyki policyjne bywają ulepszane, ale to też nie chodzi o same statystyki, tylko o takie zwykłe codzienne życie. Bo jeżeli media publikują przekaz, którego większość stanowią sytuacje ekstremalne, zło, przemoc i tak dalej, to my wpadamy w taką fałszywą powszechność, że teraz to w ogóle co, co się dzieje, strach z domu wyjść. Tymczasem jak jest ten wykres rozkładu normalnego, gdzie tu na samej górze jest, jest średnia, i tych zdarzeń jest najwięcej. I im dalej od średniej tym, tym, tym tych zdarzeń jest mniej, to media nie interesują się tym, co jest tu, tą większością przeciętnym, zwykłym, spokojnym życiem. Ale tym, co jest tutaj. Bo tutaj to jest jakaś sielanka, zwykłe, normalne życie. A tutaj właściciel pogryzł psa. Podsumujmy temat manipulacji. Najtrudniej wykryć manipulację, która posługuje się faktami. Ale niewygodne fakty przemilcza. Wszystkie media ulegają mniejszym lub większym wpływom. Największych manipulacji dokonują media skrajnie ideologiczne, bo są najmniej obiektywne i najbardziej zdeterminowane do zaszczepiania swojego punktu widzenia. Jeśli nie wiemy do jakiej kategorii należy dane medium, zbadajmy język, jakim się posługuje. Opinie! W poprzedniej sekcji coś tam już wspominałem o opiniach, ale jest tu jeszcze parę mega ciekawych punktów. Na przykład to, że ludzie mają tendencję do przejmowania czyichś opinii i zachowań, po to, aby poczuć się częścią grupy. A to jest konformizm. Spójrzcie na ten eksperyment. Facet w windzie stoi w niej tak, jak mu się wydaje, że powinien. Po prostu stoi normalnie, tak jak zawsze. I nagle podstawieni ludzie ustawiają się w zupełnie innej pozycji. Facet w środku zaczyna odczuwać dyskomfort. Nie pasuje mu, że jest wyjątkiem, że odstaje od grupy. Na początku myśli sobie pewnie, że to oni robią coś dziwnego. Ale potem stwierdza, że skoro postępują tak wszyscy, to znaczy, że to on robi coś dziwnego, a wszyscy dookoła są normalni. Postanawia więc ukradkiem przystosować się do grupy. W tym słynnym eksperymencie pytano, która z kresek po prawej ma taką samą długość jak kreska po lewej. Widzimy tu, że jest to kreska ostatnia. Tak byście odpowiedzieli, prawda? Nieprawda. Zanim odpowiadała badana osoba, przed nią odpowiadało głośno kilka innych. Podstawionych osób i wszyscy celowo wskazywali złą kreskę wszyscy tę samą tak, że badany to widział. Badany oczywiście nie wiedział, że jest to podstęp. Potem odpowiadał on sam. 75% badanych przynajmniej raz ulegała większości. Dosyć spektakularny przykład konformizmu, połączonego pewnie ze stresem, spotkał kiedyś uczestników teleturnieju Familiada, a przynajmniej ja tak to właśnie interpretuję. Po jednym z pytań zaczęły się dziać rzeczy bardzo dziwne pytanie brzmiało tak. Więcej niż jedno zwierzę to? Pytanie dotyczy grup zwierząt, ale jest dosyć osobliwie sformułowane. Być może dlatego pierwsza uczestniczka źle je zrozumiała i z dużą pewnością siebie odpowiedziała owca. Do kolejnej uczestniczki doszły teraz silnie sprzeczne sygnały i ostatecznie, sugerując się odpowiedzią poprzednią, strzela jakieś inne zwierzę, które też kojarzy jej się z wełną. Lama. Trzeci uczestnik wpada w jeszcze większą pułapkę konformizmu, bo już dwie osoby przed nim wymieniły jakieś zwierzę. Mężczyzna sprawia wrażenie, jakby coś mu nie pasowało w tych odpowiedziach, a być może nawet zna właściwą odpowiedź, ale nie decyduje się powiedzieć czegoś kompletnie innego niż osoby przed nim, więc nie mówi nic. Dopiero czwarta uczestniczka ignoruje poprzednie wypowiedzi, ufa własnemu osądowi i daje dosyć znamienną odpowiedź stado. Miała też jednak znacznie więcej czasu niż poprzednicy. I taka jest niestety nasza stadna natura. Postawą przeciwną jest tutaj nonkonformizm, czyli najpierw zadanie sobie pytania, czy to co robi większość faktycznie ma sens? Jakie są ku temu powody? Czy mamy robić coś tylko dlatego, że robią tak inni? Że mówiono mi tak od dziecka, że nikt kogo znam nie robi inaczej i dopiero wtedy zdecydowanie jak się zachować. Gdyby wszyscy ludzie byli Nonkonformistami, świat byłby całkowicie innym miejscem. Jeżeli macie racjonalne argumenty i dowody na poparcie swojej opinii, to nigdy nie bójcie się jej wypowiadać, nawet jeżeli jest niepopularna, czy kontrowersyjna, czy inna niż opinia ludzi w Waszym otoczeniu. Tyle, że jeżeli jest kontrowersyjna i inna, to lepiej dla Was, żebyście się sto razy upewnili, że jest oparta na rzetelnych źródłach i danych bo jak jest popularna, to tam ujdzie Wam to na sucho, ale jak jest niepopularna i kontrowersyjna, to Wam to nie ujdzie na sucho. Kolejna smutna rzecz to fakt, że wielu z nas po prostu nie potrafi formułować własnej opinii. Będziemy raczej czekać, aż to inni wypowiedzą się w danej sprawie i pokażą nam, jak powinniśmy myśleć. Niekoniecznie oznacza to całkowitą niezdolność do wypowiadania swoich myśli, czasami po prostu inni robią to lepiej, a pozostali pożyczają sobie ich opinie jako pasujące do własnego poglądu. Jest to bardzo widoczne w internecie, kiedy pojawia się jakiś gorący temat. Z początku zazwyczaj panuje w dyskusjach różnorodność, bo dyskutują ci, którzy potrafią zająć jakieś stanowisko, lecz po jakimś czasie przychodzą również ci, którzy nie potrafią i zaczynają się wtedy powtarzać w kółko kopiowane, te same argumenty, często nawet sformułowane w identyczny sposób. Tego typu kopi-pasty, jak bumerang, powracały, na przykład podczas niedawnej, no, bardzo gorącej burzy o temat uchodźców. I co my tu mamy? Dychotomia myślenia, fałszywy trop, fałszywy wniosek, podstawowy błąd atrybucji, odwołanie do autorytetu, fałszywa powszechność, argumentum ad populum, argumentum interrorem, przedwczesne uogólnianie, równia pochyła. Wszystko to argumenty niemerytoryczne, a więc bezwartościowe, niedowodzące niczego. Mimo to ich powtarzanie szło w dziesiątki albo i setki tysięcy. Efekt potwierdzenia wystrzelił wtedy w kosmos, także dochodziło nawet do fabrykowania informacji. Oczywiście dało się wtedy merytorycznie argumentować przeciw wpuszczaniu uchodźców. No ale właśnie, emocja... Były tak wielkie, że niemal nikt tego nie robił. Bardzo osobliwie wygląda też sytuacja opinii czy komentarzy w takich miejscach, w którym podlegają one punktacji. Na pewno zauważyliście, że e, ludzie mają takie przekonanie, że jeżeli jakiś komentarz e, dostał bardzo dużo na przykład lajków, no to taka osoba musi mieć rację. I osoba, która napisała taki komentarz, wychodzi wtedy założenia, że oto napisała coś bardzo mądrego. Tymczasem mogła napisać coś skrajnie głupiego, ale populistycznego, użyć szeregu błędów argumentacyjnych i nikt się nie zorientował, albo po prostu taka osoba jest osobą popularną i nieważne co napisze, to i tak będzie punktowana. I wielu ludzi w internecie wpada właśnie w taką pułapkę mylenia popularności z posiadaniem racji. Zwróćcie też uwagę, że ten mechanizm oceniania naszych wypowiedzi może zacząć modyfikować nasze wypowiedzi. Zajdzie takie sprzężenie zwrotne w taki sposób, że zaczniemy po prostu unikać wypowiedzi niepopularnych, a wypowiadać jedynie popularne. Taki mechanizm po prostu bardzo sprzyja konformizmowi. Coraz więcej z nas postrzega rzeczywistość właśnie przez pryzmat mediów społecznościowych, w szczególności przez serwis Facebook. Ludzie mają tę osobliwą cechę, że wypowiadają swoje poglądy tym głośniej, im bardziej te poglądy są skrajne. Czy też z tym większą pewnością siebie, im dalsze są od rzeczywistości. Pewnie większość z nas ma wśród swoich znajomych przynajmniej jedną taką osobę, która maniakalnie publikuje infografiki czy posty ze swoim ulubionym politykiem czy ideologią, ale nigdy nie będzie to żaden polityk z jakiejś opcji umiarkowanej. A zawsze ze skrajnej. I teraz na scenę wkraczają właśnie mechanizmy Facebooka. Jeżeli na przykład 3% naszych znajomych to gorący wyznawcy jakiejś idei, masowo publikujący wciąż skrajne i prowokacyjne treści, to te treści będą widoczne na naszej tablicy regularnie i te 3% zaczniemy odbierać nie jako ekstremum, ale jako coś powszechnego. Natomiast poglądy umiarkowane, spokojne i racjonalne pozostają znacznie mniej widoczne, bo takie osoby mają po prostu mniejszą potrzebę afiszowania się z nimi. Jest też bardzo wielu ludzi, którzy są po prostu przekonani, że muszą mieć opinię na każdy temat, na dowolny temat, bo jeżeli jej nie mają, to znaczy, że są głupi. A tymczasem brak wiedzy to nie jest głupota. Brak wiedzy to jest po prostu brak wiedzy. I dzisiaj wszystkich nas to dotyka, bo dzisiaj nie da się posiadać całej wiedzy ludzkości. Jest to po prostu niemożliwe. Nie da się być dzisiaj człowiekiem renesansu i znać się na wszystkim. W XXI wieku jest to po prostu nieosiągalne. Więc jeżeli nie mamy wiedzy z danego tematu, no to może po prostu nie brnąć w jakąś rozmowę, tylko powiedzieć: Nie mam wiedzy, nie wypowiadam się. I w taki sposób sprawimy również to, że osoba, z którą rozmawiamy, Również zada sobie takie pytanie, czy aby ona ma wystarczającą wiedzę do wypowiadania jakiejś opinii? Jeszcze gorzej niż sformułowaniem opinii jest z jej zmianą. Bardzo trudno jest nam zmieniać opinie, zwłaszcza takie, które wynikają z naszej osobowości. Nikt nie rodzi się z poglądami, ale też bardzo niewielu świadomie je wybiera. Nasiąkamy tym, z czym się stykamy, w sposób zależny od tego, jaki aparat moralno-poznawczy wypracowało nam nasze otoczenie w dzieciństwie. Co gorsza, wielu ludzi zmianę zdania zupełnie błędnie rozumie jako porażkę. Zmieniłeś zdanie, więc jesteś słaby, jesteś jak chorągiewka. Można to manipulować. Takie przekonania są niestety powszechne. Zmiana zdania może być przez to bardzo trudna, albo wręcz po prostu niewykonalna. Ale jeżeli taka zmiana zdania wynika z faktów, z racjonalnych, rozumnych rozważań i z prawidłowej argumentacji, to zawsze zasługuje na szacunek, bo jest oświeceniem, a nie porażką. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że postawa kurczowego trzymania się swojej opinii powinna dotyczyć tylko niektórych grup ludzi, na przykład tylko konserwatystów, bo u podstaw konserwatyzmu leży właśnie niechęć do zmian i potrzeba zachowania starego kształtu rzeczywistości. Pewnie komfortowo byłoby też pomyśleć, że faworyzowanie informacji to postawa tylko tych głupszych, do których przecież nie należymy, ale badania wskazują na powszechność tego błędu. Jeśli pokazać ludziom bardzo zaangażowanym debatę dwóch kandydatów na prezydenta to zwolennicy każdego z nich ogłoszą, że debatę wygrał właśnie ich kandydat, komentując, jak to bezlitośnie punktował przeciwnika, a jak ten drugi stosował niegodne sztuczki i wypadł bardzo blado. Obie grupy będą o tym absolutnie przekonane. Dwie grupy wyznawców różnych religii będą się nawzajem przekonywać, że to właśnie oni mają rację, a ci drudzy się mylą. Gdyby pokazać ludziom dwa przekazy medialne jeden lekko konserwatywny, a drugi lekko liberalny ale tak, że przekaz liberalny pokaże telewizja konserwatywna, a przekaz konserwatywny pokaże telewizja liberalna, to zagorzali fani każdego z tych mediów ocenią pozytywnie przekaz, który przeczy ich własnej ideologii. I zrobią to tylko dlatego, że zobaczyli go w swojej stacji. Bo przecież drugi przekaz pochodzi od tamtej złej telewizji. Takie niezwykłe badania wykonano na przykład na zwalczających się grupach Izraelitów i Palestyńczyków, którzy oceniali propozycje przeciwnika pozytywnie, a swoje własne propozycje negatywnie. Tylko dlatego, że pytający zamienili miejscami to, skąd te propozycje pochodzą. Zmień zdanie jest też bardzo trudno z innego powodu. Ile razy widzieliście, żeby ktoś przyznawał się publicznie do błędu? Lekarz do błędu lekarskiego, polityk do pomyłki, wasz dyskutant do błędnego argumentu? No, nie robimy tego, bo wywołuje to taki dyskomfort. Przecież uważamy się wszyscy za porządnych i zazwyczaj nieomylnych ludzi, więc jak to mam teraz przyznać, że że popełniłem błąd, przyznać się, że jestem głupi, przyznać przed sobą samym, że moja opinia o sobie samym jest błędna, nie chcąc zmienić tej opinii o sobie samym, bo to jest potężna siła ta niechęć, nie chcemy tego robić, choćby nie wiem co zmieniać opinii o sobie samym, no to zmieniamy sobie opinię o tym błędzie, który rzekomo popełniliśmy. Wystarczy skłamać, wyprzeć się błędu, zbagatelizować go, zrelatywizować no bo przecież inni robią jeszcze gorzej. I już cały dyskomfort znika, bo nadal czujemy się porządnymi ludźmi, a błąd nie jest już błędem. Ta postawa jest jak ciemna strona mocy. Jest szybsza, łatwiejsza, bardziej kusząca, ale prowadzi do kłamstw i cierpienia innych ludzi. Jasna strona jest trudniejsza, niełatwo jest przyznać się do błędu, ale ludzie ci nie brną w dalszą spiralę błędów i kłamstw. Zatrzymują się i stają się mądrzejsi. Takich też ludzi obdarzamy szacunkiem i wybaczamy, a gardzimy ludźmi, którzy, by poczuć się lepiej, wypierają się błędu mimo jego wykazania. W roku 1846 zdarzyła się historia, która jest świetnym przykładem konieczności odrywania się od własnych uprzedzeń wobec oceny faktów. Młody wiedeński lekarz Ignaz Semmelweis rozpoczął pracę w szpitalu jako asystent na oddziałach położniczych. W szpitalu były dwa takie oddziały, ale pierwszy miał trzy razy większą śmiertelność kobiet niż drugi. Kobiety umierały na gorączkę połogową i nikt nie wiedział dlaczego. Fakt był powszechnie znany w mieście i kobiety błagały wręcz lekarzy, aby nie przyjmować ich na oddział pierwszy. Tylko na drugi. Semmelweis zaczął zastanawiać się, skąd bierze się różnica pomiędzy oddziałami i rozpoczął drobiazgową analizę. Oddziały były niemal identyczne: ten sam sprzęt, te same procedury, te same zasady opieki, te same grupy wiekowe pacjentek, ten sam budynek, podobne okna, rodzaj pościeli, łóżek, czy nawet farby na ścianach. Jedyna poważna różnica polegała na tym, że w oddziale pierwszym lekarze do przyuczenia szkolili wyłącznie studentów medycyny, a w oddziale drugim lekarze szkolili tylko uczennice położnictwa. Semmelweis zauważył więc korelację: obecność lekarzy oraz studentów medycyny wyższa śmiertelność pacjentek. Obecność lekarzy oraz uczennic położnictwa niższa śmiertelność pacjentek. Nasz bohater nie miał jednak pojęcia, co jest przyczyną. Któregoś dnia jeden z lekarzy podczas sekcji zwłok został przypadkiem zraniony brudnym Alpelem. Wkrótce potem zmarł, a sekcja zwłok ujawniła zmiany podobne do tych z gorączki połogowej. Semmelweis dostrzegł związek. Przy sekcjach zwłok asystowali wyłącznie studenci, a nigdy uczennice położnictwa. Z zajęć przy zwłokach szli bezpośrednio do zajęć przy pacjentkach. Być może więc, rozumował Semmelweis, gorączkę połogową wywołują jakieś cząsteczki zwłok, które studenci i lekarze przenoszą na dłoniach na kobiety. Był to wniosek szokujący i wręcz nie do pomyślenia. Wniosek godził nie tylko w dobre imię wszystkich lekarzy, ale i w samego Semmelweisa osobiście, dając mu świadomość, że być może bezpośrednio odpowiada za śmierć dziesiątek kobiet. Ale Semmelweis nie wyparł ze świadomości tego przypuszczenia. Sprawdził swoją hipotezę za pomocą testu. Oto wykres śmiertelności oddziałów położniczych szpitala w Wiedniu. W kwietniu 1847 roku wynosiła 18%. Umierała co piąta rodząca. W maju 1847 roku Ignaz Semmelweis wbrew opinii kolegów lekarzy wydał polecenie mycia rąk. Nastąpił gwałtowny spadek śmiertelności kobiet. I właśnie wtedy zaczęły się problemy Semmelweisa. Lekarze, dżentelmeni reprezentujący najszacowniejszą z nauk, usłyszeli od jakiegoś młokosa, że mają brudne ręce, że przenoszą choroby, że zabijają pacjentki, że powinni się myć, zanim dotkną inne osoby. Praca Semmelwajsa została zignorowana, przemilczana lub wyśmiewana. On sam wkrótce stracił stanowisko. Wściekły oskarżał lekarzy o świadome mordowanie kobiet, co jeszcze bardziej zwiększyło niechęć do jego wyników. Skończył w szpitalu psychiatrycznym, gdzie okryty niesławą zmarł w wyniku pobicia. Jego hipoteza potwierdziła się dopiero wiele lat później, gdy odkryto związek mikroorganizmów z przenoszeniem chorób. Semmelweis tego nie dożył i umarł w goryczy i odrzuceniu. Dopiero historia nazwała go wybawicielem matek. Byłoby cudownie, gdyby dobór opinii polegał na racjonalnej analizie faktów i statystyk, przy szerokim spojrzeniu i w oderwaniu od własnych uprzedzeń i błędów rozumowania. I z taką świadomością własnych ograniczeń, o których dobrze wiemy, że mogą wpływać na te opinie. Tylko, że przytłaczająca większość z nas postępuje dokładnie odwrotnie. Podsumujmy temat opinii. Nie lubimy zmieniać opinii, nawet gdy wykaże nam się błąd. Wielu ludzi czeka, aż ktoś pokaże im, jak myśleć. Zmiana zdania w obliczu dowodów jest aktem oświecenia, a nie porażki. Tematy wymienione w tym filmie stanowią pewną część, ale z pewnością nie całość problemów na drodze do trafnej oceny dowolnej informacji. To raczej elementarz, absolutne podstawy, które powinniśmy opanować jako rozumni ludzie. Gdybyśmy wszyscy potrafili przezwyciężać te przeszkody, nie byłoby dzisiaj pseudonaukowego nonsensu, problemów z oceną informacji, nie byłoby wojen ideologicznych, fanatyzmu religijnego, nie byłoby tak banalnego manipulowania opinią publiczną, nie byłoby prozaicznych problemów z odnalezieniem odpowiedzi na proste pytanie. Wszystkie te Zjawiska opierają się m.in. na tych właśnie ułomnościach, na niechęci do mierzenia się z faktami, na słabościach naszych umysłów, na bezpodstawnym trzymaniu się tej własnej wizji i na niezdolności. Albo niechęci do oceny informacji. Żyjemy w takim momencie historii, w którym dostęp do gigantycznych zasobów różnej jakości wiedzy jest niemalże natychmiastowy, i to z dowolnego miejsca na ziemi. W takiej sytuacji równie ważna, albo nawet ważniejsza niż samo posiadanie informacji w głowie, staje się dzisiaj umiejętność jej odnalezienia i weryfikacji, czyli taka wiedza o wiedzy, oraz wiedza o tym, jak nasz własny umysł może tą wiedzę zupełnie różnie traktować. Fajnie, że dotrwaliście do końca tego filmu. Fajnie też, że czekaliście na nowy materiał przez tyle miesięcy, podczas których produkowałem ten film. Ale zdecydowałem się to zrobić, bo wydawało mi się, że taki film jest po prostu potrzebny. No, ten film jest też tak obfity w treści i zawiera taki ogrom wiadomości, że gorąco Wam polecam wracanie do niego co jakiś czas albo oglądanie tylko wybranych fragmentów. I w tym celu postaram się stworzyć w opisie klikalny spis treści. Tak, abyście mogli łatwo i szybko dotrzeć do wybranego fragmentu filmu. No, możecie udostępnić ten film, jeżeli martwi was kierunek rozwoju intelektualnego świata, w którym żyjecie. Możecie wklejać go w jakieś dyskusje, kiedy stracicie już siły lub zapał, albo napotkacie przeważające siły przeciwnika. Bo to często właśnie tak będzie, że posługując się merytorycznymi argumentami, dowodami i rzetelnymi źródłami, często będziecie po prostu w mniejszości wobec większości która postępuje odwrotnie. Ale to nigdy nie powinno Was zniechęcać.